jeszcze czekamy na kogoś. Nie czekamy. Dziękuję. Otwieram posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dostaliście Państwo porządek obrad. Czy są jakieś uwagi? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja tutaj w porządku obrad nie widzę punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego do monitorowania kampanii społecznych w TVP. Ostatnio na Radzie była taka rozmowa i że będzie taka uchwała przygotowana przez zespół. Zespół pracował na ten temat, natomiast w porządku nie widzę, więc proponuję, żeby ten punkt wprowadzić do porządku posiedzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Ja chciałem tylko poinformować, że ten punkt będzie omówiony w punkcie sprawozdania z prac zespołu. Stąd też go nie ma w porządku dziennym z imienia i z nazwiska. Rozumiem, że punkt jest, tylko w innym punkcie. Bardzo proszę. Na ostatnim posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego został zgłoszony wniosek w sprawie przeliczenia, czy jest odpowiednia ilość osób. Ponieważ ten punkt był omawiany na końcu, część osób wyszła z sali i nie można było przyjąć uchwały. W związku z tym moja propozycja jest taka, żeby to lekko przyspieszyć w porządku obrad, jeżeli oczywiście jest możliwe. Jest możliwe. Czyli... Tak, tak, proszę, proszę. Tylko mam pytanie teraz do Państwa takie, bo w tej sytuacji, dziękuję za ten głos, w tej sytuacji musieliśmy coś niecoś przemodelować porządek dzienny, a mianowicie większość uchwał jest w punkcie rzeczywiście 13.20 do 13.40. Jest trochę krótki dokument, ale mamy oszczędności czasowe, jak się wydaje w innych punktach, więc w związku z tym ja po prostu spytam, jeżeli pan minister pozwoli, czy ktoś z państwa planuje wyjście przed godziną 14 z członków rady? No bo to jeżeli nie, to możemy to zostawić tak jak jest. Dobrze, dziękuję, to zostawmy na razie tak jak jest, a jakby ja tylko jeszcze chciałem przypomnieć panie Wojciechu, że zgodnie z regulaminem to możemy przeliczać, czy jest kworum, czy nie, ale nie musimy. Ale rzeczywiście ostatnio było tak, że taki wniosek padł i wiele nawet parlamentów obraduje bez stanu kworum, zakładając fikcyjne kworum, no ale to ja tylko mogę apelować do sumienia tutaj koleżanek i kolegów, żeby niekoniecznie ten instrument stosować zbyt często. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze mam taką prośbę do Państwa, żebyśmy się przedstawili, bo ja jestem od niedawna członkiem tego gremium i nie wszystkie osoby znam. Czy można poprosić o przedstawienie się, czyli imię, nazwisko i kogo Państwo reprezentujecie? Bardzo proszę. Pan dyrektor. Aha, nie wiem, wszyscy, no to jak wszyscy, to wszyscy. Dzień dobry Państwu, Weronika Najda, sekretarz Rady, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM. Sana Dębowska, asystent dyrektora w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego. Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności i sekretarz Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Małgorzata Sinica, naczelnik Związek Harcerstwa Polskiego, Rada Pożytku. Adam Niemkiewicz, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Rada Działalności Pożytku Publicznego. Witold Zekrzewski, Fundacja OPR, Rada Działalności Pożytku. Chyba Niemkiewicz, Cudny Prezes Federacji Stowarzyszenia Neurotechnicznych, Rada Pożytku. Anna Hejdubska, Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Cezary Niżejewski, Ogólnopolski Związek Telewizyjny Spółdzielni Specjalnych. Dariusz Suszyński, Związek Młodzieży Wiejskiej. Proszę bliżej mikrofonu. Ci z Państwa, którzy nie mówią, to prosimy, żeby uczestniczyć. Dariusz Suszyński, Związek Młodzieży Wiejskiej, Rada Działalności Pożytku Publicznego. To
Dzień dobry, Piotr Choroś, Unia Metropolii Polskich, Rada Pożytku. Stefan Połudki, Narodowy Instytut Wolności. Dariusz Buza, Ministerstwo Sportu i Turystyki. Anna Zakościele, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ewa Adamek, Ministerstwo Finansów. Marek Olechnowicz, Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowej. Dzień dobry, Angelika Wartenga, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzień dobry, Marzena Pienkosz-Sapieha, Federacja Polskich Banków Żywności. Bogdan Miśtyko, brat Alberta. Ksiądz Stanisław Słowik, Caritas Kielce. I Rada Pożytku. Wojciech Jakimowicz, Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne, Rada Działalności Publicznego. Przemysław Jaśkiewicz, Rada Działalności Użytku Publicznego, Konfederacja Inicjatyw Rządowych Rzeczypospolitej. Bawskiel Paweł, Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych, Rada Pożytku. Maciej Zaremski, Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, Rada Krajowa Rzeczy Polskości. I Krzysztof Balon, Wspólnota Robocza Związku Organizacji Socjalnych WRZOS, Rada Działalności Polityki. No i Adam Lipiński, jak tutaj jest napisane, pełnomocnik rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję bardzo. Tutaj mamy nieuzupełnione podpisy, tak? Wszyscy się podpisali? Tak? To bardzo bym prosił o podpisanie się. Przekażę teraz prowadzenie koledzy. Dobrze, pan Witold Zakrzewski w sprawie porządku dziennego? Tak. Znaczy ja bym zaproponował zmianę treści punktów, dlatego że wysyłałem przed Radą, a pojawiła się trochę inny zapis w porządku i to trochę zmienia obraz tego, co w zasadzie chodziło. Chodzi o punkt informacja na temat wyników wyboru, naboru na członków Rady. Bardziej chodziło o proces rekrutacji tych członków, ilości tych osób, które się zgłosiły. I taki punkt był, a nie sam wybór, dlatego że ten wybór został ogłoszony na stronach KPRM-u, więc jest wiadomo, kto został wybrany. Nie wiadomo po prostu, jakie ilości były osób i kto kandydował. Czy w związku z tym ten punkt porządku dziennego mógłby mieć informacja na temat procedury i wyników naboru? Tak. Czy ktoś z Państwa jest przeciwny zmianie porządku dziennego polegającej na zadaniu słowa procedury do punktu informacja na temat naboru na członków Rady? Jeśli nie, to przyjmuje tą zmianę porządku dziennego. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze kwestia informacji na temat organizacji uprawnionych. Nie chodziło o same organizacje uprawnione, tylko jak wiadomo podjęta została decyzja o rozszerzeniu tej listy o organizacje, które w terminie nie złożyły sprawozdań swoich, a korzystając z uprawnień wynikających z ustawy. Taka decyzja mogła zostać podjęta, w związku z tym z mojej strony była prośba o to, żeby wprowadzić ten punkt, żeby była informacja, jakie to są organizacje, ile tych organizacji było i jakie były przyczyny tego, że zostały wprowadzone, dlatego że organizacje musiały o to wystąpić do ministra, żeby uwzględnić je na liście organizacji uprawnionych. Przepraszam, chciałem tylko doprecyzować, żebyśmy rozumieli, czego ten wniosek dotyczy. Rozumiem, że chodzi o to, że zgodnie z obowiązującym prawem organizacja może wystąpić o to, żeby złożyła sprawozdanie po terminie przewidzianym podstawą ustawową. Czy prosimy o objaśnienie tego, bo bardzo proszę. Ustawa mówiła o tym, zresztą taką decyzję podejmowaliśmy, czy tak ma brzmieć nowelizacja ustawy, o tym, że organizacje, które z przyczyn niezależnych od siebie nie złożyły sprawozdania w terminie, mogą zostać uwzględnione w
liście organizacji uprawnionych do 1%, no ale procedura jest wiadoma, że muszą wystąpić o to, że je uwzględnić, tak? I podać przyczynę, z jakiego powodu nie złożyły tego sprawozdania w terminie. Chodzi o to, żeśmy uzyskali informację, ile to było takich organizacji i jakie były przyczyny. Dlatego, że no, rozumiem, że minister czy dyrektor Narodowego Instytutu Wolności uwzględnił te wnioski, no ale pytanie jest proste. Czy rzeczywiście to jest słuszna przyczyna do tego, żeby uwzględnić? Dlatego, że w zeszłym roku tłumaczenia były no, takie dosyć dziwaczne ze strony organizacji. Dziękuję, ale rozumiem, to jest ta sprawa. Dziękuję bardzo. W związku z tym ja sobie tylko pozwolę zapytać pana dyrektora Kaczmarczyka obecnego tutaj, czy informacja, którą będzie pan przedstawiał, obejmuje również ten aspekt. W sposób syntetyczny przekażę tę informację. Oczywiście nie będę referował każdej 50 spraw. Dziękuję bardzo. Rozumiem też, że gdyby były później jakieś prośby o uzupełnienia, to będzie można takie dostarczyć. Tak? Dziękuję bardzo. Świetnie, wobec tego przejdźmy do porządku dziennego, tak jak żeśmy go przyjęli po tej krótkiej dyskusji. Pierwszym merytorycznym punktem jest rządowy projekt ustawy o jawności życia publicznego. Tutaj mieliśmy wczoraj posiedzenie odpowiedniego zespołu w tej sprawie, który miał przygotować rekomendację uchwały. Czy mógłbym najpierw poprosić, rozumiem, mogłyśmy do Ciebie, tak, o wypowiedź w tej kwestii. Później zobaczymy, co po Twojej wypowiedzi będzie nastąpić. Szanowni Państwo, zespół do spraw dialogu spotkał się dwukrotnie, ażeby przygotować na dzisiejsze posiedzenie stanowisko, propozycję stanowiska Rady. Niestety wczoraj okazało się na spotkaniu zespołu, że projekt, który został skierowany do nas do konsultacji, jest projektem, który dawno się zmienił i który nie jest obowiązujący, nie ma żadnego statusu projektu. Zastanawiałam się długo, w jaki sposób mam przedstawić zaistniałą sytuację, bowiem ustawa o jawności życia społecznego, poza tym, że budzi bardzo wiele no, różnych emocji w różnych kręgach, w zależności od tego, kto czyta dokument, to z punktu widzenia budowy społeczeństwa obywatelskiego, z punktu widzenia zaangażowania obywateli w ciała dialogu społecznego, z punktu widzenia prawa o zrzeszaniu się czy pewnych obowiązków pracodawców, jest bardzo ważnym dokumentem w państwie polskim i nie ukrywam, że prośba o zaopiniowanie tego dokumentu przez Radę, którą skierował do nas pan premier Gliński, była dla nas bardzo ważna. Stan rzeczy dzisiaj jest taki, że Rada analizowała dokument, który był datowany na 12 grudnia 2017 roku. W międzyczasie, jak wiemy od wczoraj, od wczorajszego spotkania, obowiązujący projekt jest z datą 8 stycznia 2018 roku, który nie został nam jako Radzie Pożytku przekazany, ani nie zostaliśmy poinformowani, że ten projekt się zmienił. Albowiem spotkanie zespołu, które się odbywało w zeszłym tygodniu w poniedziałek, dostaliśmy dokumenty do pracy, projekt z 12 grudnia 2018 roku. 17 roku. Nie ukrywam, że bardzo trudno wczoraj nam się rozmawiało, albowiem w tym projekcie pojawiały się pewne rzeczy dla nas bardzo istotne i merytoryczne. I kiedy już się okazało, że projekt, który mamy, nie jest zasadny, znaczy nie jest ten, który jest w tej chwili procedowany, postanowiliśmy, nie wiedząc jak się zmienił ten projekt, mając szansę rozmawiać z osobą, która reprezentowała ministerstwo, która ten projekt wnosiła, zadać parę pytań kluczowych, takich jak na przykład dotyczących lobbingu, jak dotyczących kwestii tej części mówiącej o lobbingu versus ustawa o ochronie danych osobowych, pytając o porównanie obydwu ustaw, czyli ustawy o jawności życia versus ustawa o zrzeszaniu się, pytając o to, dlaczego rady dzielnic mają przedstawiać oświadczenia majątkowe, zwłaszcza, że w większości miast członkowie rad dzielnic tak naprawdę to zalążek społeczeństwa obywatelskiego, ludzie, którzy po prostu chcą zainteresować się własną dzielnicą, a niekoniecznie decydują o sprawach finansowych. Dostawaliśmy dość enigmatyczne odpowiedzi i pozwólcie Państwo, że po prostu zacytuję, no bo posiedzenia zespołu są, no nie są tajne, w związku z tym dostawaliśmy odpowiedzi na przykład z cyklu bo taka jest wola polityczna, albo podzielam Państwa zdanie, ale taka jest wola polityczna, albo przekażę to Panu Ministrowi.
trudno w ten sposób jest zrozumieć intencje ustawodawcy i trudno w ten sposób jest merytorycznie zaopiniować radę, dokument, tak aby nie wywoływało to niepotrzebnych emocji, tak aby skupić się na tym, co jest najistotniejsze dla ustawy i tak naprawdę dla budowy społeczeństwa obywatelskiego, no bo to po prostu się jest, no jest mało komfortowe. W związku z tym mamy dwa rozwiązania. Albo rozwiązanie takie, że postawimy na dzisiejszym posiedzeniu Rady uchwałę Rady, która będzie brzmiała, że Rada Działalności Pożytku Publicznego podkreśla, że jawność życia społecznego jest bardzo istotnym elementem w aspekcie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Pragniemy zauważyć, że zagadnienia, jakie obejmuje projekt ustawy jawności życia publicznego, przekładają się na takie aspekty życia, jak budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanie obywateli w dialog społeczny, czy zasiadanie obywateli w ciałach dialogu społecznego, udział obywateli w stanowieniu prawa, czy wręcz działalność organizacji pozarządowych. Ponieważ Radzie Działalności Pożytku Publicznego został przedstawiony projekt z 12 grudnia, a w międzyczasie został przyjęty projekt następny z datą 8 stycznia, Rada zgadza się z prośbą o umożliwienie pracy i zaopiniowania projektu tym, który jest projektem wiążącym na dzień dzisiejszy. Możemy podjąć tego typu uchwałę, albo możemy po prostu zwrócić się z prośbą o przekazanie do nas tego projektu właściwego, tak żebyśmy mogli się nad nim po prostu pochylić, no bo ta sytuacja nie dość, że jest trudna z poziomu szacunku do członków Rady, którzy przyjechali, spotkali się, pracowali i de facto na ostatniej prostej dzień przed przedstawieniem opinii dowiedzieli się, że nie, proszę Państwa, ta opinia nie ma sensu, bo ten projekt się w 100% bardzo dużym stopniu zmienił i to nie jest dokument, na którym powinniście pracować. A w sensie od kosztów, od czasu, od zaangażowania, to sytuacja jest po prostu trudna. I musimy znaleźć mądre wyjście z tej sytuacji, bo to nie jest projekt uchwały, ustawy, na którą możemy przejść jako Rada, nie pochylając się i nie rozmawiając na ten temat. Ja rozumiem. Chciałbym oddać panu ministrowi głos. Ja bym już po pierwszych pani zdaniach jestem zwolennikiem, żeby tego punktu oczywiście wycofać ten punkt. Sądzę, że będzie tutaj zgoda państwa. Natomiast swoją drogą ciekawi mnie, a kto pani mówił o tej woli politycznej? Ja niestety nie mam pamięci do nazwisk, ale ponieważ na wczorajszym spotkaniu zespołu była lista, w związku z tym będziemy mogli bardzo łatwo rozpoznać, kto reprezentował stronę rządową. Nie w formie donosu, tylko zaspokojenia mojej ciekawości i uruchomienia pewnych procedur, żeby takie sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. Znaczy, radca prawny był ze strony pana ministra Wąsika. No, ale pani Joanna powinna wiedzieć. Czyli rozumiem, że wycofujemy ten tekst? Tylko i wyłącznie pod warunkiem, przepraszam panie ministrze, tylko i wyłącznie pod takim warunkiem, że dostaniemy zapewnienie, że Rada Pożytku będzie miała szansę odnieść się do właściwego dokumentu. Dlaczego tak stawiam sprawę? Dlatego, że wczoraj podczas tego spotkania dowiedzieliśmy się, że już dzisiaj właścicielem ustawy nie jest minister Wąsik, a minister Sasin i że de facto zgodnie z przyjętą dalszą drogą czy życia tej ustawy prawdopodobieństwo jest takie, że ono w ogóle do Rady z powrotem nie trafi. A tam są tak ważne zagadnienia z punktu widzenia życia publicznego i organizacji pozarządowych, czy przede wszystkim trzeciego sektora, czy działania społeczeństwa obywatelskiego, że chcielibyśmy móc usiąść do tego dokumentu. Dobrze, ja w takim razie zobowiązuję się do rozmowy z panem ministrem Sasinem w tej sprawie. Natomiast to, że wycofujemy, to chyba jest zgoda. No bo procedujemy nad dokumentem, który nie jest aktualny. Pani jeszcze sugerowała, żeby wysłać pismo. Tak, ja bym może właśnie sugerował takie uzupełnienie, żeby może pan współprzewodniczący ze strony rządowej wystąpił w tej sytuacji, to rozumiem pan minister Sasin, czyli szef, że ja mam to w głowie. Dobrze, pokażę szef gabinetu politycznego. Nie, szef komitetu stałego. Szef komitet stały, przepraszam najserdeczniej, najmocniej przepraszam, już mi się to nie powtórzyło. To też jest, ale... Przewodniczący komitetu stałego.
tak, żeby Rada te dokumenty otrzymała do zaopiniowania i rozumiem, że możemy to też tak zaprotokołować, że w tej sytuacji dzisiaj wycofujemy z porządku dziennego, natomiast że współprzewodniczący Rady podejmie działania dostarczenia Radzie zaopiniowania projektu, który będzie aktualnym projektem. Pani Małgosiu. To ja od razu tutaj w tym miejscu mam wielką prośbę, ażeby na spotkanie, ponieważ jak mam nadzieję ten projekt trafi znowu do mojego zespołu, żeby od razu na to spotkanie zaprosić pana ministra Sasina, tak ażebyśmy mogli rozmawiać merytorycznie. A jakby była możliwość odezwać się pana ministra Lipińskiego, to byłoby nam bardzo miło. Gdyby pan minister zechciał rzeczywiście uczestniczyć w posiedzeniu zespołu, to dałby pan dobry przykład innym członkom zespołu rządowego, którzy niezbyt często, chociaż nie można powiedzieć, że nigdy, ale niezbyt często w tych posiedzeniach uczestniczą. A mówiąc w mniej żartobliwy sposób, no to akurat w tej sprawie to rzeczywiście byłoby dobrze, gdybyśmy mieli możliwość się wypowiedzenia w taki sposób, żebyśmy razem z rządem się mogli jakby procedować w tym momencie. Myślę, że to jest jasne. Fajnie. Bardzo dziękuję panu ministrowi za tą wolę tutaj wsparcia. Ja też pana Witolda Zakrzewskiego do tej wypowiedzi. No trudno się spodziewać, żeby radca prawny inaczej argumentował niż to, że jest wola polityczna. No nie. No nie. Bo przecież musiałby inaczej przedstawiać jakieś prawne argumenty. Dobrze, dziękuję. Przepraszam za uwagę. Dziękuję. Dobra. Przejdźmy do kolejnego punktu. Projekt regulaminu konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2018. Pan dyrektor, czy pani dyrektor? Wszyscy państwo otrzymali projekt regulaminu konkursu FIO na 2018 rok. To będzie konkurs dwuletnia. Faktycznie środki mogą zostać uruchomione najwcześniej w maju 2018 roku i oferty mogą być realizowane do końca 2019. Zostały wprowadzone w regulaminie dość istotne zmiany. Te najważniejsze zmiany, które zaproponowaliśmy w regulaminie, to zdecydowane, daleko idące ograniczenie oceny formalnej i liczby kryteriów formalnych, to faktycznie rzecz biorąc dwóch. Ustalenie systemu oceny merytorycznej na podstawie wzoru opisanego w ustawie o Narodowym Instytucie Wolności, czyli zastąpienie dotychczasowych kryteriów oceny merytorycznej pięcioma ustawowymi kryteriami oceny i wprowadzenie pięciu kryteriów oceny strategicznej, które mają charakter kryteriów podmiotowych, a więc odnoszących się do oferenta. Premiowane będą tutaj oferty składane przez organizacje pochodzące z mniejszych środowisk, miast do 25 tysięcy mieszkańców, mniejszych organizacji, czyli takich, które dysponują budżetem rocznym nie większym niż 100 tysięcy złotych za 2016 rok. To są także organizacje, które nie uzyskały dofinansowania w programie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w obecnym programie 2014-2020. I dwa kryteria strategiczne przedmiotowe. Cel oferty mieści się w jednym z obszarów strategicznych, czyli tych obszarów, które zostały określone jako takie, które mają znacznie większy niż inne wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. My je dokładnie wymieniamy, czyli jest to partycypacja obywatelska, kontrola obywatelska, rozwój think tanków, wolontariatu i rozwój instytucjonalny organizacji obywatelskich. I wreszcie piąte kryterium także przedmiotowe, oferta związana z tym szczególnym rokiem, który w tej chwili obchodzimy, oferta realizowana w ramach programu FIO ma bezpośredni związek z obchodami jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości. Kolejną zmianą, którą proponujemy w regulaminie tegorocznym, jest wprowadzenie rozliczania ofert w systemie rozliczania z efektów i planu, zrealizowanego planu działań, odejście od fakturowego rozliczania ofert, które powodowało, tak jak
do tej pory, na przykład w tym roku, zwroty nierozliczonych dotacji rzędu czasami kilku złotych, kilkudziesięciu złotych. To jest duże obciążenie dla księgowości samych organizacji, także dla instytucji zarządzającej, dość niepotrzebnymi, absorbującymi obowiązkami. My proponujemy skupienie się na tym, co jest istotą oferty, czyli do jakiej zmiany ma oferta się przyczynić, jaką zmianę ma wywołać, a więc skupienie się na rezultatach i na zrealizowanym planie działań, a nie na kwestiach księgowych. W procesie konsultacji społecznych wpłynęło 126 uwag do regulaminu. Duża część z tych uwag ma charakter redakcyjny, proponowane są inne brzmienia zapisów. Część także dotyczy kwestii merytorycznych, na przykład proponuje się, kilka uwag dotyczy tego, aby znieść lub usunąć bądź zmienić proporcje maksymalnego limitu wydatków w roku. Regulamin przewiduje maksymalną dotację 400 tysięcy z podziałem 200-200 w poszczególnych latach. Proponowane są w uwagach uszczegółowienia kryteriów oceny, powrót do wkładu własnego, to też jest jedna ze zmian, która została tutaj wprowadzona w tym regulaminie tegorocznym. Likwidujemy obowiązek posiadania wkładu własnego w realizacji oferty, co naszym zdaniem też powinno premiować mniejsze organizacje, które z trudem ten obowiązek do tej pory mogły zrealizować. W niektórych uwagach proponuje się doprecyzowanie w regulaminie tego, aby na etapie formułowania oceny, inaczej na etapie oceny merytorycznej było weryfikowane dobre sformułowanie rezultatów, produktów i planu działań. Dobre czy poprawne sformułowanie. Ktoś proponuje na przykład to, aby rozwój instytucjonalny zastąpić rozwojem sieciowania organizacji obywatelskich. Proponuje się także w niektórych uwagach blokowanie kryteriów strategicznych, wprowadzanie kryteriów strategicznych, na przykład premiowanie za to, że organizacja pozarządowa nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Nie zatrudnia. Czyli takie premiowanie mniejszych organizacji, które nie zatrudniają pracowników na umowę o pracę. Tylko... Tak. Wszystkie te uwagi, podaję Państwu to jako przykład, nie omawiam wszystkich oczywiście uwag. Wszystkie te uwagi zostały skatalogowane i będą dzisiaj po południu poddane gruntownej analizie na posiedzeniu komitetu sterująco-monitorującego. Większość z tych uwag redakcyjnych, doprecyzowujących zapisy będziemy rekomendowali komitetowi sterująco-monitorującemu, aby te uwagi przyjąć, natomiast uwagi merytoryczne, uwagi, które odbiegają od koncepcji zaproponowanej w regulaminie FIO, będziemy starali się raczej przekonywać komitet sterująco-monitorujący, aby tych uwag nie przyjmować. Za tym regulaminem, za projektem tego regulaminu stoi taka myśl, która wielokrotnie była przeze mnie wyrażana. Chcemy w jeszcze większym stopniu poprzez likwidowanie barier zwiększyć dostępność środków publicznych w ramach programu FIO dla organizacji mniejszych, dla organizacji, które z trudem sobie radzą, na przykład z dobrym, poprawnym sformułowaniem różnych zawiłości w ofercie, czyli ocenie poddać pomysł, to w jaki sposób ten pomysł będzie zrealizowany, natomiast ciężar sformułowania, precyzyjnego sformułowania zapisów
wiążących strony zostanie przełożony na etap kontraktowania, czyli na etap już bezpośredniej rozmowy pomiędzy instytucją zarządzającą i organizacją, która znajdzie się na liście projektów ofert przeznaczonych do dofinansowania. To tak tytułem informacji przekazuję i oczywiście jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania czy uwagi, na które chcielibyście Państwo usłyszeć odpowiedzi, to oczywiście jestem do dyspozycji. Dziękuję. Dziękuję serdecznie Panie Dyrektorze. Proszę o zgłoszenia do dyskusji. Już widziałem, że Pan Cezary Mirzejewski się zgłaszał. Tak, jedynie można. Oczywiście Pan wiem, co chce. Ktoś Zaremczy. Pan Zaremczy. Pan doktor Zaremczy. Przepraszam. Nie, doktor. Ale chciałbym koniecznie przed Panem, że to proszę. Nie, nie muszę. Nie, bardzo proszę. Czarek pewnie ustąpi. Ja chciałem po prostu to zapytać o takie uszczegółowienie procedury ubiegania się o te małe granty przez osoby prywatne. Czy to na przykład prowadzące galerie, prowadzące izby pamięci, czy osoby prywatne ze statusem naukowym na przykład mogą ubiegać się o prowadzące konkretną działalność, czy to musi być podmiot, który ma osobowość prawną? Dziękuję Panie Macieju. To jest bardzo istotne. Dziękuję. Czy możemy zebrać pytania, czy Pan chciał Pan odpowiadać? Czarek, proszę bardzo. Czy ja nie mam pytania, tylko przypomnę, że wczoraj Zespół do Spraw Społecznych pracował nad tym projektem regulaminowym, przygotował projekt stanowiska, jeżeli mogę tylko w dwóch słowach. Macie Państwo materiały. Znaczy ja nie chcę tam zanudzać Państwa wszystkimi uwagami, bo rzeczywiście o części Pan Dyrektor mówił. Tutaj oczywiście Pan Dyrektor bierze na siebie dosyć dużą odpowiedzialność, byśmy tak to skonstatowali. Zresztą myśmy takie szczegółowe uwagi dotyczące mechaniki całego działania zgłosili. Ta odpowiedzialność idzie za tym, że te punkty w ogóle, znaczy daje się ekspertom dużo większą odpowiedzialność i dużo większą rolę niż mieli do tej pory. Ale okej, no to jest jakby właśnie osłabiona wola polityczna, że tak robimy. Natomiast w projekcie uchwały, który zgłosiliśmy, jest jedna rzecz, na którą chcieliśmy koniecznie zwrócić uwagę. To jest kwestia regrantingu. Otóż do tej pory, znaczy jakby proponowano rozwiązanie następujące, w którym środki, przypomnę, te małe granty były przyznawane według pewnego klucza wojewódzkiego, czyli wyłaniało się operatorów wojewódzkich, którzy udzielali wsparcia, chodzi o organizacje pozarządowe, które udzielały wsparcia, ale również edukowały te małe lokalne podmioty. Teraz w regulaminie niestety trochę zabrakło tego zapisu i powstało wrażenie, zresztą na pewno na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Sterującego zostało nawet tak wskazane, że tak może być, że nie będzie już klucza wojewódzkiego, znaczy przepraszam, na tym etapie, że nie ma klucza wojewódzkiego, tylko że jest taki, na przykład mogą to organizacje z Warszawy po prostu zrobić regranting na cały kraj. I uznaliśmy to, że to rozwiązanie za niezbyt fortunne. Zresztą mi się wydaje, że Pan Dyrektor na ten temat jakby też sympatyzował właśnie z tą opinią, że właśnie należałoby, przepraszam, że tak wychodzę przed szereg, ale w ten kontekst wojewódzki przywrócić tak, żeby każda lokalna organizacja w każdym miejscu w Polsce miała prawo dostępu do takiego lokalnego grantu. I to jest rzecz, którą jako najważniejszą ustaliliśmy. Natomiast druga sprawa, tylko wspomnę, bo odniosę się do słowa Pana Dyrektora, bo myśmy w czasie dyskusji, w czasie naszych uwagach właśnie zwróciliśmy uwagę na kwestię wkładu własnego. Myśmy się nie domagali przywrócenia wkładu własnego, tylko zwracaliśmy uwagę, że bardzo obficie w regulaminie jest opisany wkład własny, więc trzeba się zdecydować. Albo jeżeli ten wkład własny jest opisany, to znaczy, że zachęcamy do niego, a jeżeli zachęcamy, to powinien być jakoś premiowany, albo też wyraźnie napiszmy, że ten wkład własny nie jest w ogóle, zwracam uwagę, że oceniający później wniosek może powiedzieć, o, dali duży wkład własny, no to jakby należy ich lepiej ocenić, tak? Albo jasno mówmy, że nie ma wkładu własnego, nie wpływa to w ogóle na ocenę. Przepraszam, to jest rzecz może szczegółowa, ale Pan Dyrektor, mi się zdawało, usłyszałem, powiedział, że przywrócono wkład własny, więc, ale może ja źle zrozumiałem. Źle zrozumiałem? Powrócono do tematu. Dobra, to jest ta część. Pozostałych uwag nie będę omawiał, bo mają raczej charakter techniczny, taki powiedziałbym sugestie, które Narodowy Centrum może skorzystać lub nie. Natomiast z punktu widzenia zespołu i co przekazaliśmy Radzie, jest ta kwestia regrantingu, taką powiedziałbym, kluczową kwestią ze wszystkich. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym w związku z tym zaproponować, żebyśmy, oczywiście Pan Dyrektor Kaczmarczyk będzie replikował, czyli
skomentuje te wystąpienia. Natomiast rzeczywiście proponuję, żebyśmy tą uchwałę, ten projekt uchwały od razu rozpatrzyli teraz w tym punkcie, a nie w punkcie sprawozdania z pracy zespołu, bo ona bezpośrednio dotyczy regulaminu, jest przygotowana, macie Państwo w materiałach to zestawienie uwag. I byśmy po prostu, jeśli Państwo pozwolicie, w ten sposób procedowali, ale najpierw Pan Dyrektor Krasz. W pierwszym priorytecie, odpowiadając na pytanie Pana Doktora, oczywiście osoby prywatne jako takie ubiegać się nie mogą o realizowanie tych mikrodotacji, natomiast mogą się ubiegać ruchy nieformalne. Także tutaj nie ma ograniczenia do tego, aby posiadać status, żeby posiadać osobowość prawną. Zgadzam się z opinią Pana Mirzejewskiego, że w tym kształcie regulaminu dużo większa rola spada na instytucję zarządzającą, wyborze dobrych ofert na instytucję zarządzającą i na ekspertów zewnętrznych. I myślę, że to tak powinno być. Bardzo, bardzo dobrze przygotowujemy się z pewnym wyprzedzeniem, przygotowujemy się do tego, aby w gronie, czy pośród jak najszerszego grona organizacji obywatelskich poszukiwać dobrych ekspertów. Czyli takich ekspertów, nie tylko takich ekspertów, którzy mają do tej pory doświadczenie w ocenianiu FIO, albo mają doświadczenie ocenianiu w innych programach, na przykład w programach realizowanych w ramach funduszy strukturalnych europejskich. Bardziej nam zależy na tym, aby zgłaszali się, bo też dwa nabory zostały już zamknięte, aby zgłaszali się działacze, liderzy lokalnych organizacji pozarządowych z całego kraju, po to, aby w procesie oceny merytorycznej przede wszystkim dotrzeć do tego, co jest istotą pomysłu zaproponowanego przez organizację. Stąd też uwolnienie kryteriów, przejście z 26 na 5, a więc potraktowanie ich w taki sposób bardziej zbiorczy. I ta procedura, którą już zaczęliśmy, która trwa, procedura wyłaniania ekspertów, która w marcu przejdzie w etap szkolenia ekspertów. Będziemy chcieli, aby Biuro Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich bardzo dobrze przygotował grupy, wybrane grupy ekspertów, wybrane do oceniania, pod kątem uwspólnienia kryteriów oceny, czyli popatrzenia na te kryteria oceny, które zostały zdefiniowane w ustawie o Narodowym Instytucie Wolności, w taki sam sposób, aby każdy ekspert miał tę samą wiedzę, co w ramach oceny merytorycznej, na co w ramach oceny merytorycznej powinno się kłaść nacisk. I taki podręcznik, czy taki zbiór informacji oczywiście będzie także informacją jawną, która zostanie powieszona na stronie Narodowego Instytutu Wolności, czyli wszystkie organizacje pozarządowe, które będą takiej wiedzy poszukiwały, będą miały tę wiedzę, na co będzie kładziony, przepraszam, szczególny nacisk w procesie oceny merytorycznej. Jeśli chodzi o regranting, odchodzimy od klucza wojewódzkiego, ale w takim znaczeniu, że niekoniecznie oferta na wybór operatora funduszu musi obejmować województwo, czy całe województwo. Można sobie wyobrazić, że za mniejszą, czy w ramach mniejszej puli środków zgłosi się oferent, który będzie chciał rozdzielać te mikrodotacje w mniejszym obszarze niż województwo, uzasadnionym społecznie, kulturowo i tak dalej. Można sobie także wyobrazić, że zgłosi się oferent, który będzie chciał rozdzielać dotacje w jakimś makroregionie, czyli w obszarze nieco większym niż województwo. Pamiętajmy też o tym, że
to jest konkurs na wybór operatora funduszu. Te oferty, które będą składali kandydaci na operatorów, będą podlegały ocenie merytorycznej. No, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, aby jedna organizacja z Warszawy mogła ubiegać się o bycie operatorem funduszu, nie wiem, zielonogórskim czy dolnośląskim. Bo to jest moja wyobraźnia, natomiast nie sądzę, żeby jedna organizacja przedstawiła dobry pomysł na granting w różnych regionach. Chcemy raczej, to też jest oczywiście cel, jeden z celów programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, aby rozwijać społeczeństwo obywatelskie nie tylko tutaj w Warszawie, ale rozwijać je w całym kraju. W związku z tym będziemy raczej, to zgodność z celami, czyli ocena w pierwszym kryterium oceny merytorycznej, powinna premiować te organizacje, które pochodzą z regionów i które mają lepszą wiedzę na temat tego, co się dzieje w regionach. Czyli nie stosując, znowu odchodząc od takiego jednoznacznego wskazania, że jedno województwo, jeden operator albo jedno województwo, dwóch operatorów działających na terenie całego województwa, chcemy zmierzać do podobnego modelu, ale realizowanego na różne sposoby. Czyli jeśli, tak jak powiedziałem, jeśli będzie oferta dobra, wartościowa, merytorycznie oferta, która będzie swoim zasięgiem obejmowała mniejszy trochę obszar niż województwo, to na pewno będziemy się tej ofercie też chcieli przyjrzeć. I wreszcie wkład własny. Zaproponowaliśmy formułę, która została dość, mam nadzieję, precyzyjnie opisana na stronie 8 regulaminu. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. Należy jednak pamiętać, iż ocenie merytorycznej podlega zasadność planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań, które obejmuje oferta. W związku z powyższym, w zależności od specyfiki projektu, zalecane jest wniesienie wkładu własnego. W zależności od specyfiki projektu zalecane jest wniesienie wkładu własnego, w szczególności wkładu rzeczowego lub osobowego. I ten związek między celami, między tym, co oferent chce zrealizować w ramach oferty czy projektu i tym, jakich środków do tego chce użyć, w tym także zasobów, w tym także być może wolontariuszy, czyli wkładu osobowego, własnego, to będzie przedmiotem oceny. Natomiast nie chcemy na etapie oceny formalnej uniemożliwiać organizacjom, które nie chcą albo nie mogą, przede wszystkim nie mogą, włożyć wkładu własnego, złożenie takiej oferty. Czyli znowu uwalniamy możliwości, nie ograniczamy się do grupy organizacji trochę bogatszych, trochę większych, mających trochę więcej doświadczenia. Dajemy szanse, większe szanse tym mniejszym, ale nie mówimy, że wkład własny w ogóle jest niepotrzebny. Tam, gdzie jest to uzasadnione, tam będzie to przedmiotem oceny i oczywiście na to także będziemy zwracać uwagę w procesie oceny i na to będą uwrażliwiani także eksperci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz rozumiem, że kolejne wypowiedzi, z kolei do wypowiedzi pana dyrektora, tak zgłaszał się pan Cezary Mirzejewski, pan ksiądz Słowik, pan Paweł Backiel. Na razie mam takie osoby na liście. Proszę bardzo, Czarek. Ja tylko... Tym bardziej. Przepraszam, panie Sanecku, teraz prośbę o ograniczenie czasu. Zresztą zawsze mam tę prośbę, tak, do 2 minut na głos. Dziękuję. Tym bardziej jestem ciekaw wyników tego konkursu, więc z tym wieloznacznością. Okej, to jest moja wola, jak moja znowu wola, że tak to ukształtować. Natomiast przyzwyczaj granting, no, panie dyrektorze. Znaczy, albo przyjmujemy założenie, że w każdym miejscu w Polsce każdy ma możliwość skorzystania z grantu, takiego lokalnego grantu. To jest polityka publiczna, na tym to polega. A pan mówi, że będzie konkurs, bo ja nie dyskutuję o tym, czy na poziomie województwa będzie 1, 10 czy 100 operatorów. To jest wasza konstrukcja. Tylko był tylko pytanie, czy na poziomie regulaminu zapewnimy pewną komplementarność. Czy będzie tak, że ktoś zgłosi się projekt, no nie wiem, w Lubuskim, na Gorzowskie, część go, przepraszam, tą północną, zostawiając południową i nikt się tam w ogóle, na dolną się nikt nie zgłosi. Może tak być? Przepraszam, to jest konkurs, nikogo nie zmusicie do tego.
może się zgłosić, przepraszam, bo ja mam doświadczenia z ekonomii społecznej i wsparciu, to jak robiono projekty, to wszyscy koniecznie chcieli robić w Warszawie, a do Łomży, przepraszam, do Ostrołęki, do Przasnysza, nikt nie pojechał, bo to za daleko. Chyba że wprowadzono coś w rodzaju subregionalności. Koncepcja wojewódzka polegała na tym, że jest pewna pula na województwo i projekty muszą być komplementarne. To jest, przepraszam, to się konstruuje w ramach polityki publicznej, bo później się zgłaszają oferenci i oni się mogą różnie zgłaszać, tak? Rozumiem, że wy teraz później zapewniacie, że jest to spójne. Okej, okay, możecie przyjąć oczywiście, przepraszam, bo nic na to nie poradzimy, bo jesteśmy długami opiniującym, że zgłosi się ktokolwiek i będzie miał, ktoś zrobi sobie na dwie gminy w danym powiecie i będzie tam udzielał, a pozostałe cztery gminy z tego powiatu nie będą objęte działaniem, ponieważ oferent tak uzna za, nie uzna za stosowne. Więc pytanie, czy na poziomie regulaminu, proszę, może tak pytam o pewną oczywistość, czy na poziomie regulaminu projektujemy objęcie wszystkich obszarów w Polsce, bo nie zrobi tego pan na poziomie konkursu. Na poziomie konkursu oznaczałoby, musiałby pan, przepraszam, ustawiać to. Znaczy, można to zrobić oczywiście, ale nie jest, nie kierował, znaczy, nie wskazywałbym tego kierunku. Czy też na podstawie zasad określających, jak się konkurs robi. To tylko tyle. Ale ilu tych oferentów, przepraszam, z poziomu wojewódzkiego, jak powiecie, że ma być ich 6, 10, czy ilu się zgłosi? Warunek powinien być, czy mógłby, przepraszam, nie powinien, to jest moja projekcja, powinien być taki, że cały obszar jest objęty, że nie ma jakiegoś obszaru, który zostanie wyłączony, ponieważ nie ma tam na przykład lokalnych organizacji. A ten pomysł regrantingu, rozumiem, służy właśnie pobudzaniu aktywności obywatelskiej tam, gdzie nikt tak naprawdę nie dojechał, nie chce, nie umieją pisać dużych projektów. To tyle tylko. Dziękuję bardzo. Ksiądz Słowik, proszę. Ja chciałem się odnieść do kwestii tego wkładu własnego, ale może szerzej jeszcze w pierwszej wypowiedzi pan dyrektor podkreślił, że założenie czy dążenie organizatora instytutu będzie, jest takie, żeby właśnie oceniający posiadali w miarę taką samą wiedzę i równomiernie podchodzili do oceny wszystkich projektów. No jest to ze przedmiar pożądane i cieszę się, że takie założenie towarzyszy. Natomiast no, obawiam się, że jednak mając na uwadze liczbę tychże oceniających ekspertów, może to być dość trudne. No bo oni jednak przychodzą z jakimś bagażem własnych doświadczeń, no chyba, że przewidujecie Państwo jakieś dość intensywne szkolenie, które by w miarę wyrównało tę wiedzę, ale do czego zmierzam? Mianowicie, jeśli chodzi konkretnie o sprawę wkładu własnego, wyjaśnienia, które usłyszałem, w pełni mnie satysfakcjonują. Tyle, że nie wyczytałem ich wcześniej z tego regulaminu, który był. I stąd moja obawa, czy właśnie oceniający tak to przeczytają. Dlatego też sugestia albo właśnie jakiejś instrukcji dla tych oceniających, bo we wcześniejszych edycjach FIO wiem, że takowe były, czy instrukcje na piśmie, czy szkolenia instruktażowe. I tutaj właśnie potrzeba zadbać o to równomierne podejście do problemu. No albo jakieś inne rozwiązanie, które by właśnie zapewniło, że jeżeli losowo trafimy na krytycznego eksperta, to żeby projekt nie był przegrany, czy powiedzmy w złym położeniu, dlatego że tak trafił. Więc to taka właśnie obawa trochę, ale jeszcze raz mówię, założenie mi się podoba. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Paweł Backi, proszę. Tak. Ja w podobnym tonie chciałbym właśnie się ustosunkować do założeń programu. I tutaj, Szanowni Państwo, należałoby zwrócić uwagę, ja będąc członkiem dwóch komitetów krajowych programów operacyjnych, muszę w pełni tutaj zauważyć, iż to, co te założenia, które tutaj mamy dzisiaj możliwość zapoznania się z nimi, są pewnym ewenementem. To na pewno wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom środowiska organizacji pozarządowych, ale tutaj, więc to jest pewna dosyć duża szansa na to, żeby pomóc tym organizacjom, które nawet nie składały wniosków, nawet nie była kwestia realizacji projektów, tylko nawet nie były w stanie poprzez własnymi zasobami doprowadzić do aplikowania, tak, do składania wniosków, ale kwestia, nigdzie w żadnym programie operacyjnym nie mamy, można powiedzieć, faworyzowania czy premiowania organizacji, które nie aplikowały, nie posiadają potencjałów, nie posiadają finansów na wkład własny. Tak więc tutaj jest to pewien ewenement
można powiedzieć, innowacja w ekonomii społecznej, trzeba chylić czoło, ale niesie też pewne zagrożenie, o którym tutaj kolega Mierzejewski wspomniał, więc kwestia komunikacji. Tutaj na pewno trzeba bardzo mocno wyjść, wykorzystując różne kanały komunikacji do tych, o czym pan sam dyrektor wspomniał, do tych miejscowości poniżej 25 tysięcy mieszkańców, do tych organizacji, które nigdy nie szukały różnych portali, stron z konkursami, więc aktywizacja i komunikacja, wykorzystując pełnomocników wojewodów, marszałków, rady pożytku, no, różne gremia przy starostach, przy wójtach, żeby te organizacje z tych miejscowości, z tych powiatów mogły skorzystać, żeby nie było takich sytuacji, jak tutaj właśnie mówimy, iż są środki, dane zostały możliwości, a nie ma aplikantów, tak? A gdzieś dalej otrzymują te środki organizacje, które te wnioski składały, bo te, które mogły złożyć, nie złożyły, nie dowiedziały się o tym, nikt im nie pomógł przygotować tych wniosków w sposób właściwy, więc to jest duże wyzwanie. Na pewno szkolenie ekspertów, którzy będą te wnioski oceniać, ale także wyjście właśnie z tą wiedzą merytoryczną do tych organizacji, które tych wniosków nie składały wcześniej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor, proszę. O, przepraszam. Bogdana Niszczy, proszę. Przepraszam, ja w innym aspekcie troszkę. Mianowicie, jeśli mamy budować społeczeństwo obywatelskie, to wydaje mi się, że bez samorządów tego się nie da. I moim pytaniem jest takie, czy przewidujecie państwo na przykład taki mechanizm, żeby zachęcać samorządy do tego, żeby wspierały te małe organizacje. Jako samorządowiec wiem, że zawsze to dobrze działa, jeśli jakiś wkład własny, że tak powiem, jakiś wkład zewnętrzny jest do działania, ale z drugiej strony, żeby mobilizować wkład własny, przepraszam, wkład zewnętrzny w tym wypadku z FIO, ale dobrze jest mobilizować samorządy, no to jest mobilizujące dla samorządów, że ktoś może się do czegoś dołożyć. Ale z drugiej strony, powiem tak, na dłuższą metę nie wyobrażam sobie, żeby małe organizacje wisiały na budżecie państwa. W związku z tym intencja powinna być taka. Uruchamiamy środki, które pozwalają małej organizacji się zapoznać, jakby dać pokazać i zapoczątkować jakąś działalność, aby później ten samorząd jednak, że tak powiem, to przejął na własny rachunek. No, jeśli nie będzie tego mechanizmu wspierania się wzajemnie, czyli mobilizowania samorządu, to będziemy mieli tak jak ze środkami europejskimi, które jak się pojawiły, to samorządy w dużej części odcięły się od finansowania organizacji. Mówiły, był argument, starajcie się o środki, bo my już nie chcemy, nie? Tam macie możliwości, to róbcie tam, a do nas się już nie wracajcie. I to po sytuacji potem braku środków sprawiało, że no właściwie trudno wrócić do czegoś, nie? Bo samorządy się przyzwyczaiły, że to ktoś zewnętrzny finansuje. Ja bym chciał, żeby ten mechanizm, który tutaj jest, no nie wyobrażam sobie, żeby małe organizacje, że tak powiem, przez długi czas wisiały na budżecie państwa, no, w gruncie rzeczy. Bardzo dziękuję, bo ja chciałem też, jeżeli mogę sobie udzielić ad vocem głosu w tej sprawie, kiedy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ogóle powstawał, to dawno temu było, był też taki wątek dyskusji, którego byłem jednym z promotorów, ale zostałem bardzo szybko zgaszony z tym pomysłem, żeby w ogóle projekty na poziomie lokalnym były dofinansowane z FIO tylko wtedy, jeżeli równocześnie jest dofinansowanie z samorządu terytorialnego. Czyli innymi słowy, żeby tak jakby pewnym sprawdzianem, pewnym papierkiem lakmusowym co do tego, czy dany pomysł, czy projekt jest ważny dla społeczności lokalnej, było to, że lokalny samorząd również go wspiera. Ja nie mówię, że to może być wspieranie w jakiejś dużej wysokości, ale nawet chodziłoby o rodzaj niewielkiego wkładu jakiegoś, niekoniecznie nawet finansowego, na przykład udostępnienia lokali czy tam podobnych rzeczy. Ale to jest oczywiście temat nie na teraz, ale nie chcę tego tematu wmieszywać do całości. Natomiast
kiedy na przykład podejmiecie Państwo pracę nad kolejnymi wersjami regulaminów w przyszłych latach, to może w jakiejś formie taki pomysł mógłby się tam znaleźć. To dziękuję. I teraz tak, pan dyrektor Kaczmarczyk, a później pan Cezary Niżejewski z projektem uchwały, tak? Bardzo proszę. Panowie przewodniczący, może zacznę w takim razie od tych ostatnich refleksji. Z samorządami jest tak, że każdy samorząd gminny, powiatowy, wojewódzki prowadzi swoją własną politykę w tym zakresie. I tutaj rząd nie ma i nie chce mieć żadnego wpływu na to, co samorząd w tym zakresie, decydującego wpływu o tym, co samorząd robi, czy na przykład samorząd wspiera organizacje pozarządowe, udzielając im dotacji na wkład własny, czy też nie. Są województwa takie jak województwo podkarpackie, gdzie to się dzieje, gdzie samorząd wojewódzki rzeczywiście wspiera organizacje pozarządowe w zapewnieniu wkładu własnego w różnych programach, w szczególności w programach europejskich, gdzie ten wkład własny jest większy. Ja myślę, że z samorządami jest też tak, że to różne są doświadczenia. Przypominam sobie taki program pod koniec lat 90. program tworzenia funduszy lokalnych w Polsce, realizowany ze środków fundacji amerykańskich, który doprowadził do powstania, choć nie przetrwało ich tyle, około 15 tak zwanych funduszy lokalnych w całym kraju. I z tych 15 inicjatyw tylko jedna uzyskała znaczące finansowe wsparcie na ten inicjalny, początkowy kapitał żelazny, a tylko dwie uzyskało takie wsparcie moralne i jakieś drobne środki ze strony samorządu. Pozostałych 12 inicjatyw, raczej samorządy były obojętne w stosunku do tej inicjatywy, mimo tego, że właśnie fundusz lokalny był taką inicjatywą, która najbardziej aspirowała do tego, aby była poparta przez lokalne samorządy. Myślę, że to jest rzecz do zastanowienia się, do pracy w dłuższej perspektywie, żeby uwrażliwiać się nawzajem i organizacje pozarządowe, i samorząd na ten element wsparcia. Zgadzam się z opinią, trudno sobie wyobrazić, by w dłuższej perspektywie małe organizacje wisiały na środkach publicznych. I między innymi temu służą te mechanizmy, te instrumenty, które wprowadzano już do FIO i te, które zostaną wprowadzone w dalszej części roku w Narodowym Instytucie Wolności. Przypomnę, że wprowadzamy możliwość uzyskania dodatkowych środków do wysokości 20% kosztów kwalifikowanych dotacji na rozwój instytucjonalny, czyli organizacja będzie mogła przeznaczyć 20% środków na coś własnego. Coś, co uwolni ich tą taką gorączkę, bieżączkę projektową i będzie mogła zrobić też coś dla siebie. I w dodatku jest to zgodne z wykazem, z katalogiem zadań publicznych określonych w artykule 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, gdzie ostatni punkt mówi o tym, że działalność na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych jest także działalnością ze sfery pożytku publicznego. Tak samo programy wsparcia rozwoju instytucjonalnego, które w tej chwili są w fazie przygotowania, będą ten element wspierania organizacji pozarządowych, wspierania uczenia ich, czy uczenia się przez nich, docierania także do innych źródeł finansowania, do tego, aby nie polegać tylko i wyłącznie na środkach publicznych. Przypomnę to, o czym też już wspominałem, także pewnie na posiedzeniach Rady Działalności Pożytku Publicznego, jedna z uwag z raportu ewaluacyjnego w poprzedniej perspektywie FIO, także uwagi z raportu Najwyższej Izby Kontroli, mówią o tym, w pewnym stopniu upraszczając, że FIO do tej pory uczyło głównie tego, jak działać FIO. Więc proponujemy odwracanie tego trendu, powolne. Nie od razu, nie jesteśmy w stanie wszystko oczywiście od razu zrealizować, ale odwracanie tego trendu i dawanie organizacjom większej szansy na rozwój własny, na rozwój instytucjonalny. Jesteśmy także tutaj w pewnym sensie zdeterminowani
terminarzem, czasem, stąd też ten pakiet propozycji, które daliśmy organizacjom, wynika z faktu, że możemy zmodyfikować regulamin, a nie program. Bo modyfikacja programu trwałaby zdecydowanie dłużej, a zależało nam na tym także, aby jak najszybciej uruchomić konkurs. Odpowiedź na uwagę księdza dyrektora. Chcieliśmy wyraźnie rozdzielić dwa dokumenty. Dwa dokumenty. Regulamin, gdzie zostały opisane w możliwie jak najbardziej precyzyjny i syntetyczny sposób zasady, i część, czy dokument instrukcyjny. Dokument instrukcyjny dla organizacji, dokument instrukcyjny czyli jakieś podręczniki dla oceniających. Żeby nie mieszać tych dwóch rzeczy. Instrukcje to są raczej przykłady, to są raczej wskazówki, natomiast regulamin powinien określać ścisłe zasady, do których należy się stosować. Rozpoczynamy już w przyszłym tygodniu akcję informacyjną na temat nowych zasad ubiegania się o środki publiczne w FIO. Wszyscy pełnomocnicy wojewodów do spraw społeczeństwa obywatelskiego otrzymali już taką prośbę o zorganizowanie spotkań. Pierwsze takie spotkanie przewidujemy właśnie w poniedziałek w Częstochowie. Kolejne będą się odbywały do połowy marca. Na pewno co najmniej jedno w każdym województwie takie spotkanie się odbędzie. Pracownicy Instytutu będą także dostępni dla ubiegających się, aby wyjaśniać jakieś wątpliwości. I tak jak powiedziałem wcześniej, planujemy również działania szkoleniowe i taki dokument w postaci podręcznika dla ekspertów, aby uwspólnić proces oceny, aby każdy miał szansę patrzeć na oferty mniej więcej w taki sam sposób. Tworzymy także taki system, którym kończymy budować Biuro Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich. W tej chwili jest zatrudnionych 7 osób, będzie w biurze zatrudnionych 11 osób. Antycypując pewną liczbę ofert, która spłynie, to będzie pewnie 3, może 4 tysiące ofert. Powiedzmy, że około 200 ekspertów, którzy będą oceniali te oferty. To znaczy, że mniej więcej 20 ekspertów z 400 ofertami przypadnie na jednego pracownika instytucji zarządzającej. To stwarza szansę na to, może trochę większą niż do tej pory, stwarza szansę na to, żeby pracownicy instytucji zarządzającej bardziej przyłożyli się do tego, aby monitorować pracę ekspertów oceniających projekty, żeby wychwytywać także te momenty, te przypadki, gdzie będą wyraźne niespójności w ocenie. Wychwytywać sytuacje, w których jeden ekspert oceni wysoko, drugi ekspert oceni nisko. Trzeba zapytać, dlaczego tak się dzieje. Jeśli ekspert ocenił wysoko, a uzasadnił, skrytykował ten projekt, też trzeba zapytać dlaczego. Czyli jest ileś elementów, które w tym systemie przewidujemy po to, aby dokonać możliwie jak najlepszego wyboru. I oczywiście także jestem bardzo ciekawy tego, jaki będzie tego efekt. To chyba do wszystkich uwag się odniosłem. Mam nadzieję. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym przejść teraz do projektu uchwały. Chciałem tylko przypomnieć państwu, że istnieje jest aktywny komitet sterujący, monitorujący programu FIO i że również są tam członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego, którzy w nim zasiadają. A zatem te rekomendacje, które przygotował zespół pod przewodnictwem Czarka Mirzejewskiego, mogą być przez nas tam również wykorzystane. Mam nadzieję, że tak się stanie, niezależnie od tego, że są oczywiście rekomendacjami również dyrektora Narodowego Instytutu. Czy w sprawie tego projektu uchwały, który macie państwo w dokumentach, są jakieś głosy, a zwłaszcza na nie? To znaczy w sensie, że coś się państwu nie podoba. To jest taka dość duża tabela. Nie, dobrze, jak nie ma, to wobec tego rozumiem, że ktoś się życzy głosować, czy możemy przyjąć przez reklamację. Możemy przyjąć. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy tą uchwałę. Pani Kocińska w sposób niezawodny, jak zwykle, nadaje odpowiedni numerek.
będziemy potem wiedzieli, jaki to uchwała numer. Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję zespołowi za olbrzymi wkład w pracy. Do tego wszystkiego i Państwu serdecznie dziękuję za dotychczasową dyskusję. Ostatni punkt porządku dziennego przed przerwą, która powinna była być o godzinie 12:20, ale będzie pewnie kilka minut później. Jeśli Państwo pozwolicie, będzie nieco krótsza, na przykład 15 minut, nawet 20. To jest sprawa zmian w regulaminie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ja zrobię krótki wstęp historyczny, ale krótko. Nasz regulamin jest udoskonalany w zasadzie co pewien czas i myślę, to jest kolejnego, mam nadzieję, udoskonalanie, to co Państwo macie przed sobą. Konkretnie potrzeba jego udoskonalenia obecnie wynikła z dyskusji toczonych w Radzie ostatnio, z pewnego stopnia niezadowolenia z funkcjonowania procedur. W szczególności to niezadowolenie polegało na tym, czy też przejawiało się w tym, że wielu członków Rady miało niedosyt dyskusji merytorycznej nad stanowiskami i opiniami Rady i one były po prostu przyjmowane często w sposób, który jakiś taki mógłby sugerować mechaniczny sposób pracy. Ja muszę w obronie tego systemu pracy jednak też coś powiedzieć, mianowicie to, że często Rada stoi przed dylematem, czy zajmować stanowisko w jakiejś sprawie, czy nie. I czasem to jest taki diabelski dylemat, dlatego że czasem terminy, które przypominam, że mamy ustawowe terminy na opiniowanie przewidziane, to jest 30 dni, czasem te terminy z powodów od nas niezależnych nie są, znaczy sprawa jest, nie wiem, ważna, pilna, wymaga natychmiastowej interwencji. Mamy wtedy do wyboru zostawić ten temat w ogóle, albo go próbować procedować, że tak powiem, na skróty i to niestety przynosi efekty uboczne niedobre. Ta kwestia była już zauważona na początku tej kadencji i wtedy na początku tej kadencji został przez Państwa powołany zespół nadzwyczajny do zmiany regulaminu, ponieważ główną osobą krytykującą regulamin pracy Rady, czyli główną, tylko głównym artykułującym był pan Piotr Frączak, to w związku z tym byliście Państwo uprzejmi powołać jego oraz mnie do tego zespołu doraźnego, a ja z kolei ze względu na wrodzoną uprzejmość zaproponowałem panu Frączakowi, żeby zechciał jakieś propozycje przygotować, bo jemu jest łatwiej, bo jakby bardziej z zewnątrz, nie będąc współpracownikiem. Ale ponieważ jeszcze tych propozycji on nie przygotował, to ja pozwoliłem sobie to jakoś coś napisać, bo jednak sprawa moim zdaniem w kilku punktach również moim zdaniem wymaga interwencji i zmian. Ja sobie pozwolę Państwu pokrótce przedstawić te zmiany istotne. Czy w ogóle wszystkie, ale ich tak nie ma bardzo dużo. Natomiast jeśli i zobaczymy, jeżeli z Państwa strony nie będzie jakiś, znaczy jeżeli powiedzmy ilość punktów dyskusyjnych czy kontrowersyjnych będzie jakoś tam nie za duża, to wtedy możemy te zmiany przyjąć tu i teraz, a jeżeli się okaże, że są dalej idące kontrowersje, to oczywiście wtedy jak zwykle powołamy zespół, który pogłębi tą dyskusję. No ale to przepraszam, to ja nie ironizuję, no bo nie ma tu innej drogi, albo tak, albo tak. To ja zacznę może. I to zacznę, skończę i potem zobaczymy, co będzie. Po pierwsze formalnie, to poprzedni dokument był w jednym papierze, że tak powiem, a teraz to są dwa dokumenty, jeden uchwała, a drugi załącznik, żeby było po prostu bardziej przejrzyście. Tym bardziej, że musimy tą uchwałą uchylić nie tylko obecny regulamin, ale też zmiany regulaminu przeprowadzone w tak zwanym międzyczasie i stąd też pomysł. I to jest ten jednostronicowy dokument, trzy paragrafy, ja myślałem, że jest w ogóle najmniej kontrowersyjny, bo coś trzeba będzie zmieniać, to trzeba będzie przyjąć. Natomiast do tego jest załącznik, który ma stron 17, ale bardzo o to wyjaśniam czemu, bo to nie jest nowy tekst regulaminu, tylko to jest zestawienie synoptyczne nowego tekstu, starego tekstu z nowym oraz z komentarzem. Czyli Państwo macie tabelę, która się składa z trzech kolumn. W pierwszej kolumnie jest dotychczasowe brzmienie, w drugiej kolumnie jest nowe brzmienie, a w trzeciej kolumnie jest objaśnienie, dlaczego, po co to jest potrzebne i do czego to dotyczy. Pierwszą kwestię,
podstawowym sprawą jest zacytowanie, jest wprowadzenie do regulaminu wstępu, w którym są cytowane wszystkie przepisy prawa powszechnie obowiązującego stosujące się do funkcjonowania Rady. Podkreślam, do funkcjonowania, nie do składu, nie do zakresu działania, tylko i wyłącznie do procedur. Mamy tu dwa akty prawne. Jeden to jest bezpośrednio ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a drugi to jest rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 8 października 2015 roku, dalej obowiązujące na podstawie przepisów przejściowych w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego. I najpierw jest wstęp i w tym wstępie są wyszczególnione wszystkie przepisy odnoszące się do procedury, tak żeby później w tekście regulaminu już można było zauważyć, że na przykład nie można czegoś zrobić zgodnie lub niezgodnie z tym regulaminem, skoro przepisy prawa powszechnie obowiązującego już pewne rzeczy regulują, więc to wtedy już nie jest w naszej mocy. Następnie macie Państwo od strony 6 tego dokumentu, począwszy od strony 5 właśnie, to są przytoczone po prostu te przepisy. Od strony 6 macie Państwo tekst zmieniany, przy czym jeżeli nie ma propozycji zmian, to dany paragraf jest przez, jak Państwo widzicie, przez całą szerokość strony po prostu napisany, a jak są zmiany, to są te trzy kolumny. Pierwsza zmiana jest w paragrafie 4. W dotychczasowym brzmieniu mieliśmy możliwość powołania prezydium Rady. Co więcej, myśmy go powołali, to prezydium Rady. Ten przepis został skonsumowany. Teraz zmiana polega na tym, że nie jest taka możliwość, tylko że istnieje to prezydium, jest ono po prostu jest powołane. I druga zmiana polega na tym, że skład tego prezydium to są współprzewodniczący Rady oraz przewodniczący zespołów problemowych. I strona samorządowa zgłaszała, że tak powiem, reklamację polegającą na tym, że w tym konkretnym składzie, takim jak jest teraz, nie ma tu żadnego przedstawiciela samorządu terytorialnego tym prezydium, bo nikt nie pełni jednej z wymienionych przeze mnie funkcji. W związku z czym jest to wprowadzony przepis, który w sytuacji, kiedy któraś ze stron Rady nie jest w tym prezydium reprezentowana przez współprzewodniczącego albo przewodniczącego zespołu, wprowadza osobę wybraną przez tą stronę. Czyli to by konkretnie oznaczało, że w tym nowym prezydium, w tym sytuacji, jak jesteśmy teraz, strona samorządowa wybiera sobie jedną osobę, która w skład tego prezydium wchodzi. To, co to prezydium robi, to wynika z całokształtu przepisów regulaminu. I żeby jasno tą rolę zrozumieć, w praktyce to miałoby na tym polegać, że ten skład się spotyka na przykład w dniu posiedzenia plenarnego, na przykład jeszcze przed posiedzeniem stron, czyli strony pozarządowej i ewentualnie rządowo-samorządowej i przed posiedzeniem plenarnym, omawia porządek dzienny, patrzy po prostu na to, jakie są projekty uchwał przygotowane, do czego, do którego punktu, co z tego wynika, co z tego... Krótko mówiąc, nie jest organ, jakby to powiedzieć, polityczny, tylko organ techniczno-administracyjny, który ma koordynować po prostu pracę Rady na tym poziomie. To jest pierwsza zmiana w paragrafie 4. Można? Paragraf... Nie, ale ja bym chciał... A, do końca, tak? A nie można od razu, tak? Bo my przejdziemy 17 stron i będziemy wracać do strony 6, tak? Jeszcze raz, po kolei, tak? Jest postulat. Czarek, jaki był głos twój? Nie wiem, tak widzę, że zaraz będzie zadyma, więc może najpierw uzgodnimy to gdzieś w zespole i później wróćmy na Radę, bo jak mamy to teraz na Radzie dyskutować jeszcze raz, no to... Nie, ale ja chciałbym... Dlaczego twierdzisz, że będzie zadyma? Nie, bo to się odezwałeś. Okej, słuchajcie Państwo, czy ty mnie obrażasz? Witold, ja przepraszam, ale ten dokument jest tak sporządzony, że wydaje mi się, że można dać mi dokończyć, referować wszystkie zmiany, ponieważ one są częściowo sprzężone ze sobą, spójne, a później oczywiście, tak jak powiedziałem, ja zapytam, do których paragrafów zmian są
uwagi i zastrzeżenia. Zobaczymy, ile tych uwag jest i zobaczymy, jak dalej procedować. Dziękuję bardzo. Dobrze. Następna zmiana jest w paragrafie 6. To jest tylko konsumpcja tego, co jest. Znaczy my mamy uchwałę podjętą na początku kadencji, który zespół się czym zajmuje zgodnie z działami administracji. To jest po prostu informacja, że coś takiego się dzieje. W paragrafie 8 jest zmiana polega na tym, że tryb obiegowy można stosować wyłącznie sposób obiegowy głosowania można stosować wyłącznie w tak zwanym trybie zwykłym. Tryb zwykły polega na tym, że zespoły Rady przygotowują projekty uchwał, opinii i stanowisk. A nie, że nie ma tego w zespole, to jest tak zwany tryb uproszczony i tylko w trybie zwykłym można stosować głosowanie obiegowe. To była jedna z kluczowych kwestii, bo w przeciwnym razie coś, co nie było w ogóle merytorycznie dyskutowane, lądowało w trybie obiegowym bez możliwości w ogóle dalszej dyskusji. Inne przepisy zaraz określają, jak te zespoły pracują, od razu uprzedzam, że to dlatego chciałem to omówić jakby wszystko razem. Paragraf 8 to był paragraf paragraf 9, 10, 11, 12, 13, 14 bez żadnych zmian. W paragrafie 15 jest zmiana tylko i wyłącznie polegająca na tym, że to nie posiedzenia Rady są opiniowane i tak dalej, tylko prace Rady, bo to są również inne rodzaje posiedzeń, nie tylko posiedzenia plenarne Rady, jest to zmiana kosmetyczna. To był paragraf 15. W paragrafie 16 jest zmiana polega tylko na tym, że jest precyzyjne określenie, gdzie są uregulowane te tryby, o których jest tutaj mowa, mianowicie, że to jest w paragrafie 17 i 18, a nie 15, ustęp 1, 15, ustęp 2 i to jest po prostu prostsze wskazanie, gdzie ta regulacja ma miejsce. Dobrze, następnie mamy paragraf 17 i tutaj zwracam uwagę na to, że zgodnie z dotychczasową praktyką i regulaminem myśmy mieli dwa rodzaje uchwał, że tak powiem. Jedno to jest opinia. Opinia jest wtedy, kiedy Radzie jest coś dostarczone z zewnątrz do zaopiniowania, a drugi typ uchwały to jest stanowisko, to jest, kiedy Rada ze swojej własnej inicjatywy podejmuje jakiś temat i tutaj jest zmiana polega wyłącznie na konsekwentnym określeniu tego, co to jest, co to są opinie i stanowiska. I druga zmiana, ważniejsza w paragrafie 17, być może kontrowersyjna, jest taka, że w trybie zwykłym, czyli tam, gdzie co do zasady zespół powinien działać i tam, gdzie jest dopuszczany tryb obiegowy, w jakichś szczególnych, niecierpiących zwłoki przypadkach można zastosować taki manewr, że przewodniczący danego zespołu odpowiedzialnego za daną problematykę oraz obaj współprzewodniczący Rady, ale to jest taki tryb naprawdę typu strażacki taki, że tak się wyrażę, przygotowują coś wspólnie i biorą jakby polityczną odpowiedzialność razem za to, co przygotowali. Ale to jeszcze raz powtarzam, ja nie jestem, dla mnie ten przepis nie musi istnieć w regulaminie. To jest jeden z tych punktów, nad którymi się warto zastanowić. Ale się zastanawiam nad sytuacją taką, w której mamy nagle sytuację wymagającą głosowania obiegowego i to są jakieś już wyjątkowe sytuacje. Nie wiem, może to jest niepotrzebne. Jeżeli to jest niepotrzebne, to nie ma żadnego problemu, żeby tego nie było. Dobrze, to był teraz tak, w paragrafie 8, paragraf 18, zmiana polega tylko na tym, że w trybie uproszczonym jest wyłączona możliwość głosowania obiegowego, natomiast jest pozostawiona możliwość w trybie obiegowym wyrażania opinii, ale nie głosowania. To znaczy, że tryb uproszczony będzie tak funkcjonował, że sprawa nie trafia na posiedzenie zespołu, zawsze trafia na posiedzenie plenarne, ale przed posiedzeniem plenarnym członkowie Rady mogą otrzymać informacje i mogą sobie ustalać w trybie wymiany informacji po prostu opinię po to, żeby sprawdzić później na posiedzeniu plenarnym swoją pracę.
Paragraf 19 to są tylko dodanie opinia lub stanowisko oraz, że sekretarzowie robi coś niezwłocznie. I teraz mamy w paragrafie 20 inny rodzaj stanowiska, to nie jest to samo, o którym mówiliśmy wcześniej. To jest stanowisko stron rady. Jest taki przepis, który mówi, że jeżeli rada w całości nie może się w jakiejś sprawie pogodzić, to poszczególne strony rady mogą przyjmować stanowisko. Tutaj jest tylko doprecyzowanie tego, jak to działa, to znaczy, że wtedy nie jest dwóch współprzewodniczących, tylko ten współprzewodniczący, który odpowiada za daną stronę. To jest 20-21 jest bez zmian, 22 jest ze zmianą taką i to jest też sprawa ostatnio mocno podnoszona, że mamy bardzo słaby PR, że tak się wyrażę, i nie mamy nawet jakoś wyraźnie zadedykowanej strony, bo strona pożytek nie działa. Nie wiem, czy byłaby możliwość, żeby Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oddało tą domenę prezesowi Rady Ministrów, żebyśmy mogli może tam albo pod jakąś inną. Tak, oczywiście zaraz będę udzielał głosu. Znaczy, to dotyczy w każdym razie kwestii informowania o naszej pracy. Paragraf 23 bez zmian, 24 tylko klaruje, że tak powiem, wyjaśnia dokładnie, jak wygląda współpraca współprzewodniczących Rady w ustalaniu terminu oraz te wszystkie sprawy proceduralne związane z porządkiem dziennym. Paragraf 25 dotyczy pracy zespołu i tutaj jest też dużo kontrowersji. Kiedy przewodniczący zespołu może w jaki sposób zwoływać posiedzenie, w jakim terminie. I tu się zakłada, że zespół powinien mieć jakiś swój plan pracy polegający co najmniej na tym, że termin kolejnego posiedzenia jest znany na posiedzeniu poprzednim, ale jeżeli się tak nie dzieje, to wtedy przewodniczący musi uwzględnić dyspozycyjność większości członków zespołu, bo to nie było uregulowane w ogóle w żaden sposób. I w tym samym paragrafie, i to jest bardzo ważna kwestia, jest regulacja taka, że jak Państwo wiecie, a to nie było regulaminie, tylko praktyka taka była, że każdy członek rady mógł przyjść na posiedzenie każdego zespołu. To jest tutaj napisane. Ale jest też napisane, że to jest głos doradczy. Dlaczego tak jest napisane? Dlatego, że że znowu były kontrowersje polegające na tym, jak właściwie uchwały zespołu, jak propozycje, które wychodzą z zespołu, dochodzą do skutku. I tu jest próba uregulowania tego w punkcie 7 tego paragrafu. Ponieważ mamy bardzo często takie sytuacje, że do zespołu się zapisało na przykład 9 osób, a na posiedzenie zespołu wchodzą 2 osoby. Więc gdybyśmy założyli, tak jak to jest rozporządzeniem, takie rozporządzeniu, że zespoły przygotowują materiał, czy podejmują swoje projekty głosując większością, to jest w rozporządzeniu zapis, większością członków zespołu, no to byśmy mieli sparaliżowane zespoły w ogóle. Znaczy teoretycznie mamy sparaliżowane, tylko nikt nie stosuje tego przepisu z rozporządzenia. No i żeby tak się nie stało, to tu jest pomysł na to, że jak jest tylko na przykład dwóch członków, a jest ich 9, to przewodniczący zespołu musi rozesłać ten materiał pozostały i jak się uda zebrać większość w sumie, to wtedy to się liczy, że to jest przyjęte przez zespół, a jak nie, to nie jest. Dobrze. I to jest 26 bez zmian, 27 bez zmian i tak dalej do 26-7. Nie liście. A jest tutaj, tak. Tu jest oczywiście trochę ukłon w stronę albo kamyczek wrzucony do ogródka kancelarii premiera, bo tu ten przepis określa, co to znaczy, że obsługę administracyjną biurową rady zapewnia odpowiedni organ. I tu jest taki zapis, że w punkcie pierwszym, że obsługa obejmuje w szczególności zapewnienie dostatecznej ilości pracowników do obsługi rady i zespołów wraz z przydzieleniem konkretnej osoby do obsługi z każdego zespołu. Nie chodzi o to, żeby pracownicy departamentu mieli jakby takie stałe przydziały do zespołu, nie mogli się koncentrować czy specjalizować w danej dziedzinie, po prostu, którą się rada zajmuje.
to nie musi być tak, że co zespół, to jeden pracownik, to można inaczej podzielić, ale żeby tu był jakiś rodzaj specjalizacji. Jest oczywiście, tutaj panie dyrektor, nie jest napisane, ile ma być tych pracowników, w dostatecznej ilości, więc to nie nakłada jakiegoś konkretnego obliga, no ale jakoś na nadzieję może wytwarza nam przyszłość. I wreszcie, to już dochodzę do końca, w paragrafie 30 jest jeszcze raz o tym, jak to ma być, że informacja o pracach Rady ma być regularna, mają być informowane środki masowego przekazu i tak dalej, i tak dalej. I tutaj w paragrafie 31 jest zmiana polegająca na tym, że dotąd strony mogły się zbierać wyłącznie w dzień posiedzenia plenarnego, a teraz gdybyśmy zrezygnowali z tego wymogu, znaczy gdyby była potrzeba zwołania którejś ze stron nie w dniu posiedzenia plenarnego, to byłoby to również możliwe zgodnie z tym nowym zapisem. Mieliśmy raz taką sytuację, że to było potrzebne i trzeba było się uciec do konstrukcji zbierania zespołu, na który to przyszli wszyscy inni, więc dobrze. I to było wszystko. I teraz chciałem się dowiedzieć, które z tych punktów, ile ich jest, wymaga pogłębionej dyskusji. Bardzo proszę, Witold, proszę bardzo. No, najpierw powiedz, o ilu punktach byś chciał dyskutować? To jednym. Po jednym. Witold, po jednym tylko. Jeszcze jakieś głosy? Ksiądz Słowi. O tym samym? Nie wiadomo. Małgosia Sienica i pani dyrektor. Dobrze. To spróbujmy teraz. Może się uda. 10 minut sobie zostawmy na tą dyskusję. Jak nie, to przeniesiemy. Zorientujemy się, o co chodzi. Przeniesiemy to ewentualnie do Zaskoczę Cezarego, nie będzie zadymy. Jest kwestia powołania prezydium, tak, zapisane na sztywno powołuje się prezydium. Z doświadczenia wiemy, że mimo tego, że powołaliśmy prezydium, to ono spotkało się, jak ja pamiętam, tylko raz. W związku z tym, no, albo dookreślmy rzeczywiście, czym to prezydium się zajmuje i jak się spotyka, albo po prostu zostawmy ten stan, który jest, dlatego że napisanie na sztywno, powołujemy prezydium, które będzie dla samego bycia, no jest celem, który raczej nie powinien przyświecać. Jeżeli powołujemy coś, to powinno jednak mieć jakieś zadania do wykonania w określonym czasie, a nie tylko być na papierze w regulaminie. Bo powtarzam, powołaliśmy prezydium w swoim czasie i ono spotkało się tylko raz. Zresztą nie decydowało o niczym, wysłuchaliśmy pełnej opowieści na różne tematy, ale w rzeczywistości... Ja bym to doprecyzował. Pan minister Michał Kowalski nas zapoznał ze stanem bieżących prac ministerstwa. Tak. Dobrze, nie, że opowieści wysłuchaliśmy. Dobrze, tak czy siak, żebyśmy może na ten temat długo nie dyskutowali. Dla mnie najistotniejsze jest to, żeby w tym prezydium była reprezentowana każda ze stron. W związku z tym proponowałbym, żeby zostawić ten zapis dotyczący ten punkt 7. Natomiast ta zmiana, czy powołuje się, czy Rada może powołać się, jest moim zdaniem mniej istotna, bo przypominam, że powołaliśmy w tej kadencji prezydium, ono jest powołane, w związku z czym jest uchwała, powołanie prezydium. W związku z czym, jak o mnie chodzi, to możemy wykreślić, zostawić ten punkt pierwszy taki, jaki był, że Rada może powołać prezydium Rady, natomiast bym apelował, żeby ten punkt dotyczący przedstawicieli stron zostawić, żeby było tak, że strona samorządowa może brać udział. To znaczy, ja nie mam zastrzeżeń co do osób, jakie mają, tylko jeżeli mówię, wpisujemy na sztywno, powołuje, no to jednak jakieś zadanie wykonywać powinno, a nie tylko być samo w sobie. Dlatego, że no, na dzień dzisiejszy wiemy, jaki jest stan, więc ustalmy stan, że jeżeli jest prezydium, to ono w jakimś stopniu się spotyka, w jakimś określonym czasie, w jakimś określonym celu. Albo po prostu zlikwidujmy to. Myślę, czy ja mogę to skomentować w naszej rozmowie dzisiaj. Myśmy dzisiaj rozmawiali z panem ministrem Lipińskim, z panem współprzewodniczącym i taką jakby decyzję, taką rekomendację, że będziemy to prezydium zwoływać przed każdym dniu posiedzenia plenarnego, żeśmy uzgodnili, tak? W związku z czym
to sprawa jest, że ono będzie, działać od tej pory, to jest jasne. Nie będzie żadnych opowieści. Opowieści. Pan pisał, że nie będzie opowieści żadnych. Dobrze. To co, Witold, czy ty możemy wobec tego zostawić tak, jak jest, czy byś... Nie, no jeżeli jest takie uzgodnienie, ja tylko zwracam uwagę, no bo to powoduje, że tutaj muszą być jakieś konsekwencje. No powoływanie organu dla samego powołania jest nieracjonalne. Ale może spróbujmy. Ja widzę, że ten regulamin jest permanentnie zmieniany, tak. Więc będziemy mogli zdecydować, jeżeli my się nie będziemy wybierać. Dobrze? Ale ja deklaruję, że będę uczestniczył. Pan przewodniczący też deklaruje, więc... Sądzę, że tak się to uda. Dobrze, to ja dziękuję panie ministrze. Jeśli Witold pozwolisz, to zostawię. Jeśli ale przeciwko temu tą zmianę tak jak jest, to znaczy, że powołuje się prezydium. Dziękuję. Ksiądz Stanisław Słowik, następny. Szanowni Państwo, ja mam uwagę taką, myślę, trochę dalej wybiegającą. W zasadzie ona się koncentruje wokół paragrafu 17 i 24, które porządkują pewien harmonogram prac Rady, a konkretnie sposób jej planowania, może nawet bardziej pracę zespołu, bo te mnie interesują więcej w znaczeniu, że bywają często działaniami takimi, no nie chciałbym powiedzieć doraźnymi, ale jednak podejmowanymi w konkretnym kontekście zdarzeń formalno-prawnych. Było, nie wiem czy dobrą praktyką, ale ja osobiście akceptuję takie działania, bo uważam, że trzeba się odnieść do konkretnej rzeczywistości, która nas zastaje. Mianowicie w wielu przypadkach, kiedy pojawiała się w procesie legislacyjnym istotna zmiana ustawy czy rozporządzenia, to zajmowaliśmy się tym problemem w takim trybie, jak było to możliwe. I czasem bywało, że w ciągu kilku dni należało wypracować stanowisko Rady, bo mieliśmy do wyboru. Albo zajmiemy stanowisko w trybie obiegowym szybko, albo nie będzie go wcale w procesie legislacyjnym. Więc jeżeli teraz zapiszemy sobie sztywno kilka terminów co do planowania posiedzenia zespołu, co do czasu podejmowania uchwał w trybie obiegowym i tak dalej, no to z tego, co pobieżnie próbuję podsumować, no to nam daje 7-10 dni jako minimalny czas na zareagowanie w danej sprawie. I to jest może słuszne pod względem lepszego namysłu czy jakiejś pogłębionej refleksji, no ale niestety, tak jak powiedziałem, rzeczywistość jest taka, że czasem w ciągu 3 dni trzeba zająć stanowisko i proszę przypomnieć sobie, że organy zapraszające nas do zajęcia stanowiska czy przekazujące nam dokument do konsultacji niestety tak krótkie terminy wyznaczają, dosłownie kilku dni. W związku z tym, jeszcze raz powiadam, jeżeli przyjmiemy sztywno, że to ma być 3 dni na powiadomienie, potem sam proces głosowania 3 czy 5 dni, plus jeszcze właśnie jakieś posiedzenie zespołu, jeśli konieczne, no to faktycznie ileś sytuacji, ileś ustaw pozostaje, krótko mówiąc, poza naszym zasięgiem. Dlatego też moja sugestia i głos idzie w tym kierunku, żeby utrzymać te terminy, które są, bo ja uważam je za racjonalne, ale zostawić gdzieś jakiś przepis, który by pozwalał w sytuacjach nadzwyczajnych uchylić czy po prostu skrócić ten termin. Więc dlatego no, nie mam w tej chwili gotowego zapisu, ale mówię, w tych dwóch artykułach widzę, że te terminy się pojawiają dość sztywno, łącznie z tym, że w artykule 17 jest zapis, że właśnie informacja o jakimś przedmiocie sprawy ma się pojawić co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem zespołu. Jeżeli zespół zaplanowaliśmy za miesiąc, czy nawet i więcej, bo taka częstotliwość bywa, no to wtedy można powiedzieć, że w ogóle jesteśmy sparaliżowani i sprawą się nie zajmiemy. A tak jak powiedziałem, bywają rzeczy ważne, nad którymi powinniśmy się pochylić, żeby głos Rady nie był
pominięty, czy po prostu, żebyśmy dobrowolnie z tego opiniowania nie rezygnowali. Więc dlatego jeszcze raz powiadam, widzę potrzebę rozwiązań takich awaryjnych. Dobrze, dziękuję bardzo. To może po kolei, paragraf 17, najpierw dobrze, żebyśmy to uporządkowali. Rozumiem, że postulat konkretny w tej sytuacji byłby taki, że punkt drugi paragrafu 17 miałby brzmieć: sekretarz Rady kieruje projekt aktu prawnego lub programu rządowego do odpowiedniego zespołu problemowego, kropka. Tak jest. Bez, z wykreśleniem słów, nie później niż 3 dni i tak dalej, i tak dalej. Tak? Tak, tak, tak jest. Ale to, nawet słowo niezwłocznie, bo ono gdzieś tam się w innym miejscu pojawia. Kieruje projekt aktu prawnego lub programu rządowego do odpowiedniego zespołu programowego niezwłocznie. Kieruje niezwłocznie. Niezwłocznie inaczej? Przepraszam. Ponieważ ja też myślałam między innymi o tym samym punkcie, więc może inaczej. Może zostawić to, co jest, tylko dodać po kropce, że w uzasadnionych przypadkach. Dlatego, że to też reguluje na pewną sytuację pracy. Mówimy o sytuacjach nadzwyczajnych, więc w uzasadnionych przypadkach termin może być po prostu skrócony. Tak, może być tak, jak w tej sprawie, Bogdan, proszę. Ja nie wiem, czy to jest, ale to jest tylko sporządzanie opinii. Samo głosowanie już jest tylko i wyłącznie na posiedzeniu Rady, więc to jakby nie załatwia sprawy, o ile dobrze zrozumiałem regularnie. Nie. Posiedzenie w trybie tak zwanym zwykłym, gdzie sprawa jest w zespole, może w nim głosowanie obiegowe. Obiegowe. Proszę, Małgosia, dalej. I bardzo się cieszę, że jednym z... Znaczy, druga część dotycząca pracy zespołów, która mnie bardzo nurtuje, to powiem sobie szczerze, że jako jeden z przewodniczących zespołów wiemy, że bardzo duży problem jest z wybraniem kworum pracy, dlatego że ludzie są z różnych miejsc Polski i tak dalej, i tak dalej. I powiem sobie szczerze, że ja trochę nie zgadzam się z tą koncepcją, że inni członkowie Rady, którzy nie zapisali się do mojego zespołu, a przyjdą popracować nad dokumentem, mają mieć tylko głos doradczy. Dlatego, że ja nie widzę takiej potrzeby. Dla mnie, jeżeli ja się mogę, ponieważ ja jako członek Rady mogę się wpisać z klucza do każdego zespołu. I wówczas mój głos będzie musiał być brany przy każdym przygotowaniu stanowiska. A z drugiej strony, jeżeli uczciwie wiem, że nie chcę pracować we wszystkich zespołach, a na przykład w jednym, a wyjątkowo będę chciała uczestniczyć w zespole do spraw, nie wiem, dowolnie wybranym interwencji, jakiegokolwiek dokumentu, to wówczas się okaże, że tylko z tego powodu, że się nie wpisałam, mój głos jest doradczy, ale ja znalazłam czas, żeby przyjść i popracować. Dlatego ja osobiście chciałabym, ażeby każdy członek Rady, który przychodzi na posiedzenie zespołu, który prowadzę, poświęca czas i opiniuje i pracuje z nami nad dokumentem, na posiedzeniu tego zespołu miał taki sam głos ważny w głosowaniu, jakie ma być stanowisko, bo i tak przygotowujemy materiał, który ostatecznie będzie przyjęty przez Radę. To jest moja koncepcja patrzenia na pewnego rodzaju prawo. Bardzo szanuję się z tą koncepcją, w ogóle zgadzam co do zasady, tylko że rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej, a konkretnie paragraf 15 tego rozporządzenia stanowi, iż zespół problemowy zajmuje stanowisko zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zespołu problemowego. W związku z czym, tu jest jasna regulacja, że tylko członkowie zespołu problemowego mogą głosować, i nikt inny. I dopóki nie zmienimy tego rozporządzenia, to niestety nic z tym problemem nie możemy zrobić, poza tym, że się możemy wpisać do każdego zespołu. Przepraszam, że to torpeduję, no ale nic na to nie prowadzi. No dobrze, to ja przewiduję, że przy włożeniu tego do regulaminu, jak również pod punktu 7 w tym samym paragrafie, będziemy mieli trochę paraliż w przygotowywaniu stanowisk na posiedzenia Rady i mówię to z praktyki i dobrej woli pracy, ale rozumiem, że jest to rozporządzenie, więc tego ruszać nie możemy, chociaż naprawdę podkreślam, że bardzo trudno się wypracowuje stanowiska i jest taka potrzeba. Ale ja Cię naprawdę przepraszam, bo właśnie dlatego jest zaproponowana zmiana polegająca na tym, że przewodniczący zespołu w sytuacji, w której nie ma kworum, ma dwóch członków, ma ich na przykład 7, może zrobić coś takiego, że wtedy to, co ten zespół wypracował, przedstawia pozostałym członkom zespołu i jeżeli oni się wypowiedzą, jeśli nie wypowiedzą, to są głosy wstrzymujące, to wtedy może to przedstawić jako stanowisko zespołu i wtedy mamy większość, o której mówimy w rozporządzeniu. Tak? Po to ten trik został w ogóle wprowadzony. Bo myśmy zdecydowanie ignorowali to rozporządzenie, a nie dobrze, bo dajmy się szanować akty prawne.
Nie jestem specjalistą od trików. Natomiast mam jeszcze inne, zupełnie inne pytanie w związku z tym. Z punktu widzenia, że Rada jest ciałem kolegialnym, wszystkie decyzje Rady zapadają poprzez uchwałę. Następnie w paragrafie 17 mamy tryb sporządzania opinii i stanowisk. Ta opinia czy stanowisko także przyjmowana jest jako uchwała. I to tylko pod rozwagę do prawników, czy nie należałoby tego regulaminu, z kogo zmieniamy, tak sprecyzować, ażeby nikt nie miał wątpliwości, że każde stanowisko Rady, czy to jest stanowisko, czy to jest opinia, czy to jest rekomendacja kogoś do jakiegoś zespołu, czy to jest wybór kogoś do jakiegoś zespołu, zawsze musi mieć charakter uchwały. Dziękuję. Zawsze musi mieć charakter uchwały. To wynika z aktów prawa powszechnego obowiązującego. I mamy trzy rodzaje uchwał, żeby to konkretnie powiedzieć. Uchwała dotycząca opinii, to jest wtedy, kiedy mamy z zewnątrz zapytanie. Uchwała dotycząca stanowiska, to jest wtedy, kiedy mamy, nie mamy takiego zapytania, a chcemy zabrać głos. Oraz uchwały dotyczące różnych rekomendacji personalnych. I ale wszystkie Rada podejmuje uchwałę, która jest stanowiskiem, a nie podejmuje stanowisko. O to mi chodzi. Okej, Krzysztof, ja się nie upieram. Pan minister słusznie zauważył, że ten regulamin jest zmieniany co pewien czas. Przypominam, że on na razie był taki, jaki był. Pracowaliśmy, więc zostawmy to może, a potem jak się okaże, że trzeba jeszcze raz doprecyzować, to doprecyzujemy. Dobra, Małgosia. Dobrze, dziękuję. Teraz tak, ktoś jeszcze zgłasza, przepraszam, bo ja już ferworze dyskusji. Ktoś uprzejmie zgłaszać. Pan Paweł Obacki. Czy ja do jednego z ostatnich paragrafów, do jednego z ostatnich paragrafów kwestia właśnie informowania o pracach Rady. Jakby można było, bo rozumiem, że pełnomocnicy wojewodów także są do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, więc fajnie by było, jeżeli właśnie protokoły wraz z uchwałami, projektami ustaw, które opiniujemy, były przekazywane po naszych posiedzeniach w teren. Żeby pełnomocnicy administracji rządowej no, wiedzieli, co się dzieje, jaki jest głos środowiska pozarządowego, no, tutaj tej naszej Rady w kwestiach no, tutaj pewnych zmian legislacyjnych. I też uwagę tutaj zgłaszam co do kwestii rad pożytku. Wojewódzkie Rady Pożytku powołały konwent wojewódzkich rad pożytku. I nie ukrywam, że ja to niejednokrotnie odbierałem, iż wchodziły tak jakby po części w nasze buty. Zajmowały pewne stanowisko, opinie co do aktów prawnych przygotowanych przez Sejm, przez rząd. Więc dobrze by było, żeby wojewódzkie rady, także uważam powiatowe i gminne, jako rady pożytku, jako przedstawiciele organizacji pozarządowych, no wiedziały, co się dzieje w obszarze pożytku publicznego w naszym kraju i żeby tutaj te protokoły wraz z uchwałami, a także projektami ustaw docierały do rad pożytku w całym kraju, a także pełnomocnicy wojewodów. No, no taka jest moja... Nie wiem, w jaki sposób to zapisać, ale myślę, że wtedy ta komunikacja bardzo mocno się udrożni, jeżeli no nie wiem ile tych rad jest w całym kraju pożytku, ale dosyć dużo, plus pełnomocnicy, to szanowni państwo, wtedy ta nasza działalność będzie faktycznie zauważana. Pan doktor Zaremski na ten sam temat. Bardzo krótko, ja chciałem poprzeć stanowisko kolegi Backiela i zauważyć, że jak do tej pory nie wypracowaliśmy formuły właściwej relacji między naszą radą, a radami wojewódzkimi. I dobrze byłoby, żeby się zastanowić nad wprowadzeniem to nawet, może do regulaminu nie, ale żeby jakąś tradycję wypracować właściwych relacji, bo to się zdarza coraz częściej wchodzenie w nasze buty. Tak, dziękuję bardzo. W tej sprawie czy jeszcze w innej? Dobrze, to ja szybko, jest krótkie resume tego, co było dochodzi, jeśli można. W paragrafie 17, przepraszam, ale to już będziemy finalizować. Wydaje mi się, że damy radę to teraz sfinalizować. W paragrafie 17 wprowadziliśmy zdanie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec skróceniu. W paragrafie 24 Stanisław już mamy taką regulację. Ostatni punkt tego paragrafu mówi, że terminy określone w punktach 3 do 5 mogą ulec skróceniu w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Więc na razie mamy jakby to
to, cośmy dotąd dyskutowali, załatwione. Sprawa współpracy z radami. Ja bym proponował, żebyśmy podjęli uchwałę w tej sprawie. Panie Pawle, ja wiem, tylko byśmy musieli teraz... Ponadto Kancelaria Rady Ministrów regularnie informuje środki masowego przekazu o pracach rad. No, tutaj zawsze się regularnie informuje rady użytku funkcjonujące. Dobrze, czyli jeszcze raz, to jest paragraf, który 30 i to by było tak. Ponadto Kancelaria Prezesa Rady Ministrów regularnie informuje środki masowego przekazu oraz pełnomocników wojewodów do spraw. O pracach rady, ale jeśli chodzi o regulację naszych relacji z radami wojewódzkimi, z konwentem, to bym proponował nie w regulaminie, tylko żebyśmy się nad jakąś uchwałą w tej sprawie. Ale że regularnie informuje, no to przecież może przekazywać do wojewódzkiego. Nie, ale to zostawiamy to, co pan powiedział. Tak, oraz pełnomocników. Dodatkowo. Oraz wojewódzkie, powiatowe i gminy. Dodatkowo. Tak, wojewódzkie, etc. Dobrze. Dziękuję bardzo. Ktoś jest przeciwny takiemu rozwiązaniu? Nie. Dobrze. To teraz mamy... Nie, ale panowie, po kolei. Była pani dyrektor Wardęga najpierw, a potem... Ja tylko krótko, ponieważ pan współprzewodniczący o to pytał, to chciałam tylko powiedzieć, że domena pożytek.gov.pl jest wolna od początku stycznia. Można z niej skorzystać. Ministerstwo Rodziny z niej nie korzysta. Dziękuję uprzejmie za informację. Proszę bardzo, pan Przemysław Jaśkiewicz, a później pan Wojciech Jakubowicz. Ja w sprawie dwóch paragrafów, które akurat nie były objęte żadnymi zmianami, ale paragraf 13 i paragraf 14, to znaczy moja propozycja jest taka, żeby w punkcie drugim paragrafu 13 dopisać, tak samo jak jest w punkcie pierwszym. W pracach zespołów mogą uczestniczyć także osoby zaproszone przez przewodniczącego zespołu, żeby dopisać z własnej inicjatywy lub na wniosek członka rady. I w paragrafie 14, żeby jakby rozszerzyć, że pani nie wysoki członka rady na posiedzeniu, żeby rozszerzyć również na pracę zespołów, tak, żeby można było wyznaczyć obserwatora na tych samych zasadach do pracy również w zespołach. Ktoś z państwa jest przeciwny takim rozwiązaniu? Nie ma. Nie, dziękuję bardzo, to przyjmujemy, tak jest. Czyli dodajemy w paragrafie 13 w punkcie drugim do paragrafu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka zespołu, natomiast w paragrafie 14 dopuszcza się obecność na posiedzeniu rady lub zespołu, tak? Tak. Dobrze. Dziękuję. Pan Wojciech Jakimowicz. Mam pytanie techniczne. Jak mam się skontaktować z wysokim prezydium rady, jako zwykły członek Rady Czerwności Polskiego? Czy jest to specjalna droga, czy piszę maila do współprzewodniczącego? Czyli jeśli chodzi o mój adres mailowy, no to go pan ma i telefon też. Natomiast jeśli chodzi o procedury, to nie wiem, pani sekretarz czy pan minister chciał. Ja deleguję moich pracowników, żeby był w stałym kontakcie. Oczywiście można do mnie też bezpośrednio dzwonić i wysyłać maile. Nie ma ze mną, z kontaktem ze mną nie ma żadnego problemu. Siedzę w Warszawie, pracuję w kancelarii, jestem przez 5 albo 6 dni w tygodniu pracy. Dobrze, dziękuję serdecznie. Wobec tego rozumiem, że ze zmianami, tak? Bardzo proszę pani. Jeszcze informacyjnie tutaj, dopełniając to, co powiedział dyrektor Wardęga i też pan minister, oczywiście na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów istnieje ta strona Rady Działalności Pożytku Publicznego, na której są wszelkie kontakty do sekretariatu Rady oraz jest informacja na temat członków Rady. Natomiast rzeczywiście od 15 stycznia wygasła umowa między Ministerstwem Rodziny na umowę na domenę pożytek.gov.pl. Ta domena wróciła do puli domen dostępnych dla instytucji rządowych. My jesteśmy, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego jest w trakcie budowy strony internetowej dedykowanej
Komitetowi do spraw pożytku publicznego, przewodniczącemu oraz oczywiście organowi opiniodawczemu, czyli Radzie Działalności. Mam nadzieję, że jeżeli nie w marcu, to już na pewno na następnym, na kolejnym posiedzeniu będę w stanie Państwu zaprezentować tę stronę, jej funkcjonalności i mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni jakby z tego stanu rzeczy. Również planujemy przy współpracy z dyrektor Werdegą pewne informacje archiwalne, jeśli będzie taka możliwość, przejmować tekst informacji archiwalnych, przejmować i również je zamieścić na tej nowej stronie. Dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu. Jedno pytanie. Do tej kwestii. Co ale powiedzieć? Możemy się teraz jedno pytanie. Bardzo proszę. Znaczy ja mam pytanie jedno. Czy to będzie w domenie pożytek.gov.pl? Tak. Tego nie powiedzieć. Rozumiem, że odetchnęliśmy. Proszę Państwa, dla porządku. Przepraszam, dla porządku, ponieważ to jest uchwała. Dlatego też ja muszę teraz przeczytać wszystkie zmiany, które były naniesione w tym dokumencie i proszę o chwilę koncentracji w tym momencie. Oprócz zmian zaproponowanych przez wnioskodawcę, zaproponowano i zaakceptowano zmianę w paragrafie 13 regulaminu, polegającą na tym, że w punkcie 2, którego brzmienie dotychczasowe jest, w pracach zespołu mogą uczestniczyć także osoby zaproszone przez przewodniczącego zespołu. Dopisuje się z własnej inicjatywy lub na wniosek członka zespołu. Kropka. To jest analogiczna regulacja w posiedzeniu plenarnym. W paragrafie 14 również wnioskodawca nie wnioskował tu o zmiany, ale jest zmiana przyjęta, polegająca na tym, że zdanie w razie nieobecności członka rady na posiedzeniu dopuszcza się obecność na posiedzeniu i tu jest dopisane rady lub zespołu obserwatora wyznaczonego w formie pisemnej przez nieobecnego członka rady. Obserwator nie uczestniczy w głosowaniach bez zmian, tak jak było. Tak? Następnie mamy zmianę uzupełnienie zmiany proponowanej w paragrafie 17, polegającą na tym, że w paragrafie 17, w punkcie 2, po zdaniu sekretarz rady i tak dalej, nie później na 3 dni roboczy przed posiedzeniem zespołu, dopisane jest zdanie, w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony. To jest kolejna zmiana. Następnie przepraszam, patrzę w moich notatkach dalej. Następna modyfikacja dotyczy paragrafu 30, który brzmiał, końcówka, chodzi o informacje o pracach rady, w szczególności na stronie dedykowanej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Ponadto Kancelaria Prezesa Rady Ministrów regularnie informuje środki masowego przekazu oraz pełnomocników wojewodów do spraw społeczeństwa obywatelskiego, przecinek, wojewódzkie, powiatowe i gminne rady działalności pożytku publicznego o pracach rady. Tak jest i resztę Państwo tych zmian zaakceptowaliście. W związku z czym... Było powiatowe też. Dziękuję. W związku z czym chciałbym zapytać, czy jest potrzebne głosowanie nad uchwałą, czy aklamacja. Dziękuję serdecznie. I teraz zapraszam Państwa wszystkich na zasłużoną przerwę. Mamy 40 minut poślizgu, za co przepraszam. Ale mamy regulamin. Zawsze coś. Przerwa, ale 15 minut, nie 20, tylko 15, do godziny 13:18. Bardzo dobrze. Thank you.
Narodowy Instytut Wolności funkcjonuje, rozwija się, organizuje swoją działalność. Parę dni temu przeniósł się do nowej siedziby, która mieści się w Alei Jana Pawła II, 12, róg ulicy Siennej. W tej chwili zajmujemy tam pomieszczenia tymczasowe na dwóch piętrach. Organizowane są prace zespołów, które powstały już i które powstają w Instytucie, ale została już także zawarta umowa z Polskim Holdingiem Nieruchomości na wynajem pomieszczeń docelowych właśnie w tej siedzibie Jana Pawła II 12. Będziemy tam zajmować pomieszczenia, połowę jednego piętra i dodatkowe pomieszczenia na drugim piętrze. To jest w sumie około 1000 metrów kwadratowych docelowo na 60 pracowników, tak jak plan zatrudnienia Instytutu w tym roku przewiduje. Plan jest taki, że w kwietniu, najpóźniej w maju, Instytut przeprowadzi się do tych pomieszczeń docelowych, które być może takie są zapowiedzi pana premiera. Być może będzie też pomieszczeniem dłużej,
dłużej docelowym, ale też tymczasowym, ponieważ być może korzystając z zapisu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności prezes Rady Ministrów w jakiś sposób formalny, to jeszcze nie zostało określone, w jaki przekaże inną docelową siedzibę Narodowemu Instytutowi Wolności. Ale o tym będziemy Państwa informować. Aktualnie zatrudnionych jest według stanu na dzień dzisiejszy 15 pracowników na pełen etat, przy czym to są zmiany niemalże z tygodnia na tydzień. Funkcjonuje już właściwie w pełnym zakresie Biuro Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, tam jest zatrudnionych 7 osób. Plan jest 11 osób, dodatkowe osoby będą zatrudnione w ciągu najbliższych 2 tygodni. Funkcjonuje księgowość, rozpoczyna funkcjonowanie Biura Informacji, Promocji i Komunikacji. Funkcjonuje, rozpoczęło działalność już parę tygodni temu biuro organizacyjne. Przygotowania trwają już także organizacyjne, przygotowania w strukturze Instytutu do uruchamiania w najbliższych miesiącach programu Korpus Solidarności, programu wsparcia rozwoju instytucjonalnego organizacji. Trwa organizowanie zasobów rzeczowych, domena internetowa Instytutu będzie brzmiała www.nif.gov.pl. Na tej domenie będzie organizowana strona Narodowego Instytutu, portal, także dostęp do zasobów Instytutu, w tym także generatora wniosków i bazy OPP. Obecnie te wszystkie informacje są przekazywane, przechowywane, czy dostęp do tych informacji jest za pośrednictwem strony www.społeczeństwoobywatelskie.gov.pl i za pomocą także biuletynu informacji publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dużo wysiłku przez ostatnie tygodnie włożyliśmy w przygotowanie programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Właściwie przygotowania są już na zakończeniu. Zakończyły się konsultacje społeczne. Dzisiaj bardzo dziękuję. Rada przyjęła opinię w sprawie regulaminu konkursu programu. Zostały oczywiście zgromadzone zasoby, przeszkoleni pracownicy. To są świetni, naprawdę świetni specjaliści. W niektórych przypadkach wieloletni pracownicy innych instytucji zarządzających innymi programami, którzy przyszli do Narodowego Instytutu Wolności. Zresztą kierownikiem biura programu FIO jest pewnie znany Państwu także z wcześniejszych kontaktów pracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pan Stefan Kołucki. Trwają przygotowania do akcji informacyjnej na temat tegorocznego konkursu. Tak jak powiedziałem wcześniej, one są już bardzo zaawansowane. Przygotowujemy grafik spotkań informacyjnych w województwie i oczywiście będziemy ten grafik umieszczali na stronie, na tych stronach, których podałem. Będziemy także informowali media. Bardzo będę wdzięczny portalowi NGO.pl za rozpropagowanie także tych informacji na temat spotkań regionalnych, spotkań informacyjnych. Będziemy informacje o już zaplanowanych spotkaniach przekazywać także do wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego, do federacji, organizacji pozarządowych, także regionalnych federacji, aby ta informacja jak najszerzej dotarła do wszystkich zainteresowanych. Zostały przeprowadzone 2 nabory na kandydatów na ekspertów zewnętrznych, asesorów w programie. Zgłosiło się około 400 osób i tak jak powiedziałem wcześniej, w wyborze ekspertów będziemy się kierowali przede wszystkim ich zakorzenieniem w środowisku organizacji obywatelskich, doświadczeniem pracy w organizacjach obywatelskich, a w mniejszym stopniu doświadczeniem w ocenianiu. Bo też sam z własnego doświadczenia wieloletniego eksperta w różnych programach wiem, że doświadczenie w ocenianiu czasem buduje taką rutynę podobnego podchodzenia do materii ocenianej. Tymczasem zależy nam na tym, aby
większym stopniu wybierać ciekawe pomysły, wartościowe pomysły, aniżeli te, które są bardzo dobrze opisane, a niewiele się może za nimi kryje. W marcu przewidujemy szereg sesji szkoleniowych dla zewnętrznych ekspertów po to, żeby uwspólnić sposób podejścia do oceniania. Zaawansowane są prace, właściwie kończą się prace, jeśli chodzi o modyfikację generatora. To niewielkie zmiany, ale trzeba było wprowadzić do generatora. Najpóźniej na początku przyszłego tygodnia będą testy generatora wykonywane tak, aby na 1 marca być gotowym. Więc planujemy ogłoszenie konkursu 1 marca, najpóźniej w tygodniu następnym. To właściwie te najważniejsze informacje dotyczące aktualnego stanu organizacji Narodowego Instytutu Wolności, tego czym się zajmujemy. Przygotowane są oczywiście także, są prowadzone także dalsze prace nad nowymi programami, ale to pewnie w najbliższym czasie będziemy Państwa informowali. Druga informacja dotycząca dokonanych aktualizacji wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1%. Otrzymali Państwo taką informację zbiorczą na ten temat. W trakcie styczniowej aktualizacji usunięto 11 organizacji. Powody zostały tej informacji przekazane Państwu. W ramach lutowej aktualizacji z wykazu usunięto 39 organizacji. Otrzymaliśmy łącznie 51 próśb o wpisanie organizacji do wykazu OPP, czyli tych organizacji, które spóźniły się, które z jakiegokolwiek powodu nie dopełniły obowiązku umieszczenia sprawozdania w bazie OPP w terminie. Z tych 51 wniosków jedna organizacja złożyła dwukrotnie, ponieważ za pierwszym razem ich tłumaczenia były nieprzekonujące, w związku z tym złożyli ponownie w czasie lutowej aktualizacji ponownie. 5 wniosków o umieszczenie zostało przez dyrektora, przeze mnie rozpatrzonych odmownie, w pozostałych przypadkach zgodziłem się na umieszczenie organizacji w wykazie OPP. Powody, proszę Państwa, są bardzo różne. Najczęściej były to powody losowe. To było spóźnienie, na przykład zamieszczenie sprawozdania 72 minuty po godzinie 0, 12 godzin, 1 godzina, 18 minut po terminie. To były powody losowe związane na przykład ze zmianami organizacyjnymi, które toczyły się w tym momencie, kiedy organizacja miała składać sprawozdanie, czyli poprzedni zarząd był odwołany, nowy zarząd jeszcze się nie ukonstytuował, nie został wpisany do KRS-u. To były różne powody związane z chorobami pracowników. Te wszystkie przypadki, których nie można było dostrzec złej woli, zostały przeze mnie w tym roku zaopiniowane pozytywnie. Chcemy też tworzyć, wypracować właściwie w najbliższym czasie, w najbliższych latach taką relację instytucji zarządzającej programami grantowymi, ale także instytucją zarządzającą wykazem organizacji pożytku publicznego, relacje oparte na zasadach zaufania, relacje oparte na zasadach współpracy, relacje, które nie wiążą się z patrzeniem na organizacje pozarządowe jako na potencjalnych, no już nie powiem przestępców, ale na tych, którzy dopuszczają się pewnych wykroczeń czy nieprawidłowości. Raczej chcemy budować relacje zaufania na wstępie, niż jakieś relacje podejrzliwości, czy relacje takiego biurokratycznego, administracyjnego ograniczania dostępu do rozmaitych do zasobów, czy do, także do tej możliwości korzystania z odpisu
jednoprocentowego odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych. Tutaj naczelną taką zasadą i motywem, którym no kierował, było przede wszystkim to, że w tej sytuacji, czy w tym przypadku, tak naprawdę to i tak obywatele decydują o tym, komu przekażą 1% swojego podatku. Jeżeli organizacja z jakichś powodów nie dopełniła tego obowiązku, ale dostrzegła swój błąd, to urząd, administracja nie powinna być tutaj nadmiernie rygorystyczna w stosunku do takich prośb. Ostatecznie, właściwie nie ostatecznie, bo jeszcze będziemy modyfikować wykaz, ale obecnie w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% odpisu podatku dochodowego znajduje się 8862 organizacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Chciałem podziękować za obie relacje i tak jak powiedziałem, te dwa punkty byśmy łącznie ewentualnie dyskutowali, czy są jakieś zgłoszenia, pytania z państwa strony, komentarze. Pan Witold Zagórski. Dobrze. Zacznę od ostatniego punktu, czyli wykazu organizacji pożytku publicznego. Ja chciałbym doprecyzować wypowiedź pana dyrektora, usłyszeć odpowiedź, czy rozumiem, że państwo uznajecie, że zapis ustawowy, który mówi o tym, że organizacje mają obowiązek złożyć sprawozdanie do 15 lipca lub do 30 listopada, jeżeli dobrze pamiętam, bo to w zależności od tego, jaki mają okres rozliczeniowy. To w zasadzie nie ma dla państwa znaczenia, dlatego że jak organizacja napisze, że zachorowała ciocia, czy spóźniła się 72 minuty, to państwo uważacie, że takiej organizacji wpis na listę się należy. To pierwsze moje pytanie. To w takim razie, jak państwo uważacie tak, że nie należy rygorystycznie podchodzić, to proponuję, usuńcie państwo ten zapis ustawy o pożytku publicznym, że organizacje mają w określonym terminie składać sprawozdania, dlatego że one stają się fikcją. Dlatego, że jeżeli 51 organizacji nie było w stanie złożyć sprawozdań w terminie, a ponad 8 tysięcy organizacji złożyło to, no to znaczy, że traktuje się lepiej organizacji, 51 organizacji niż 8 tysięcy organizacji, które zdążyły w ciągu 6 miesięcy albo 11 miesięcy złożyć sprawozdanie do bazy danych sprawozdań. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia wyjaśnień. Czy jesteśmy w stanie dostać szczegółowe wyjaśnienia tych organizacji? Dlatego, że do mnie przemawia stwierdzenie takie, że w związku z błędem bazy OPP, akurat w okresie sprawozdawczym pod koniec okresu sprawozdawczego, czyli 3 dni przed końcem okresu sprawozdawczego, baza danych prowadzona przez Ministerstwo Pracy działała sprawnie. I to mamy informacje od organizacji, które składały prawie że na ostatnią chwilę. Więc w związku z tym obciążenie serwerów nie było aż tak uciążliwe dla organizacji, żeby dokonywać utrudnień w składaniu sprawozdań. Pomijając to, że w zasadzie ta baza powinna być otwarta dla organizacji od 1 stycznia. Nawet jeżeli przyjmiemy, że organizacje dopiero od końca marca składają sprawozdania, to jednak należałoby przyjąć, że ta baza powinna być otwarta i możliwość składania sprawozdań powinna być od 1 stycznia. Jako takie, bo ustawodawca dał te 6 miesięcy lub 11 miesięcy na złożenie sprawozdania. Zmiana zarządu organizacji. Panie dyrektorze, zmiana zarządu organizacji nie powoduje tego, że nie ma obowiązku złożenia sprawozdania. Dlatego, że sam wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym nie powoduje tego, że zarząd nowy nie może prowadzić działalności. Może. Wpis do rejestru tylko i wyłącznie poświadcza, że prawidłowo został ten zarząd wybrany. W związku z tym osoby, które przejęły władzę nad organizacją, mają obowiązek w terminie ustawowym złożyć sprawozdanie, więc w związku z tym dla mnie to nie jest przyczyna do tego, żeby
organizacja nie złożyła w terminie sprawozdań. Ponieważ ktoś, kto przystępuje do zarządu jakiejkolwiek organizacji, posiada znajomość przepisów prawa, które mówią, że organizacja pożytku ma złożyć w terminie sprawozdanie. Jeżeli tego nie wie, to znaczy, że powinien się zastanowić, czy powinien być członkiem zarządu organizacji odpowiadającym za prawidłowe działanie tej organizacji. To tyle, dlatego że trzeba by było zobaczyć szczegółowe wyjaśnienia tych organizacji, żeby powiedzieć, czy rzeczywiście słuszne jest podejście, dlatego że no, wynika, że no, coraz więcej organizacji nie składa w terminie sprawozdań w stosunku do kolejnego roku, czego się, jak podejmowaliśmy decyzję o zmianie ustawy, obawiałem, że tak będzie, że organizacje będą jednak z tych mechanizmów próbować korzystać. A chodzi nam o to, żeby organizacja pożytku publicznego, czyli o szczególnym statusie, jednak składała sprawozdania w terminie. I obojętne, czy obywatele decydują o tym, czy przekazać 1% tej czy innej organizacji. Jeżeli ustawodawca przewidział te terminy, trzymajmy się tych terminów. To jest sprawa dotycząca organizacji jako takich. Teraz sprawa dotycząca Narodowego Instytutu Wolności, bo państwo odpowiadają. Ja chciałbym się dowiedzieć, od kiedy będzie czynna baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego i możliwość składania do tej bazy sprawozdań. Tak. Dziękuję. Ja bym proponował zebrać tutaj głosy i pytania. Pan Cezary Mirejewski się zgłosił. Czy miałem nic nie mówić, ale po wystąpieniu kolegi nie mogę się opanować. Czy ja uwielbiam to słowo specjalny status OKP, to znaczy specjalnej uczciwości innej niż inne organizacje. Myślę, że każdego obowiązuje prawo, ale też to prawo przewiduje też różnego rodzaju sytuacje wyjątkowe, kiedy zdarzają się pewne ułomności ludzkie. Mnie się też dawno, dawno temu, kiedy kierowałem Śląskim Klubem Sportowym składać czynny żal, gdy nasza księgowa nawaliła. Zdarzają się takie rzeczy, zdarzają i będą zdarzyć. I taki też przepis wprowadziliśmy i mówię, ja tutaj trudno mieć pretensje do dyrektora Narodowego Centrum, skoro korzysta z przepisu, który istnieje w polskim przepisie prawnym. Rozumiem, że można go zanegować, uznać, że przepis jest zły i trzeba go zmienić, ale póki on jest, znaczy, że można z niego korzystać. Ja pamiętam, ponieważ miałem okazję współpracować w różnych okresach z Departamentem Pożytku, pamiętam takich wicedyrektorów, nazwisk ich nie wymienię teraz, bo przenieśli teraz swoje zainteresowanie na kancelarię premiera, więc ich rygoryzm będzie się stosowany. Mówię o dyrektorze Kątkiewiczu. No oczywiście, to chciałem powiedzieć. Przepraszam, że ci przerwam, ale tak mówisz jak ten zajączek z lisem, co w pokera grali i zajączek mówi, ktoś tu kantuje, nie powiem kto, ale ja strzelę w ten młody łeb. Ja nie wiem, ale pamiętam też takie podejście rygorystyczne, kiedy na przykład okazało się, że z listy 1% mogła właśnie wskutek takiego spóźnienia wypaść fundacja Kliniki Budzik. No i teraz moglibyśmy powiedzieć, czy jeżeli stosujemy bardzo rygorystycznie, wskutek właśnie pewnego problemu związanego z księgowością. Więc zdarzają się takie sytuacje i ja nie widzę tu akurat w odróżnieniu od Wiktora nic zdrożnego, że coś takiego się zdarzy. Natomiast oczywiście pytanie, na jakiej podstawie, czy jakie przesłanki decydują o zakwalifikowaniu kogoś do tego 1%, czy też nie. Gdyby z tego sprawozdania wynikało, że każdy, kto się odwołał, dostał tę zgodę na znalezienie się na liście, to bym się trochę zaniepokoił, że właściwie nikt tego nie rozpatruje i po prostu nikt o tym nie myśli. Ale widzę, że jednak parę organizacji nie zostało uznanych, więc można uznać, że pewien proces został przeprowadzony, że ktoś został uznany, a ktoś nie został uznany. Przepraszam, że trochę wystąpię w rodzaju jako adwokat. No trudno, pogodzę się z tą rolą. Ale mi się wydaje, że właśnie, że jednak nie powinniśmy stosować w przepisach dotyczących organizacji, że musi być zawsze jakiś rodzaj znalezienia jakby ludzkiego wyjaśnienia do tych sytuacji. Możemy oczywiście wykluczać, nie wiem czy pamiętacie swego czasu, jak harcerzy chciano wykluczyć. Ponieważ okazało się, że przepisując swoją działalność gospodarczą wpisali chyba również alkohol, przepraszam, tak bez... Cały spis był tego. No i ten rzeczony, ówczesny dyrektor,
przepraszam, Andrzejku, no, mówię o twoim koledze. Usiłowała, czy proponowała, że trzeba po prostu ZHP wykreślić, czyli harcerze w ogóle wykreślić z tego. I ta pamięta, było to słynne wyjaśnienie, że oni składali wyjaśnienie, że nie prowadzą takiej działalności. Po prostu przeszedł pewien błąd prawny. Drobna rzecz. Można było dzięki dobrej woli i wykorzystaniu istniejących norm prawnych znaleźć dobre rozwiązanie, zamiast powiedzieć, nie, macie źle wpisane, wykreślamy wam z rejestru. Przepraszam, są takie sytuacje i będą takie sytuacje, więc ten przepis na taką sytuację pozwala. Tyle na ten temat i już więcej się nie będę mówił. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie któregoś z dyrektorów, albo w sprawie, o której rozmawiamy ewentualnie? Też. Dobrze, mam dwa zgłoszenia, pan Jakimowicz i później pan Zakrzewski jeszcze ponownie. Tak, proszę. Jeżeli chodzi o literalne stosowanie prawa, to proponowałbym zapoznać się z rozmaitymi, podkreślam, rozmaitymi wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, gdzie wyraźnie w wielu przypadkach mówi się, że należy, stosując prawo, zachować jego ducha, a nie poszczególne elementy składające się na całość ustawy. Jeżeli mamy do czynienia z czymś, co wymaga jednostkowego rozpatrzenia, to akurat te postanowienia i te interpretacje prawne nam się doskonale w to wpisują. Jeżeli zachodzi okoliczność, że stowarzyszenie w jakichś sytuacjach, to tu nie będę wnikał, czy ciocia była chora, bo to nie jest akurat w moim przekonaniu dobry przykład. Jeżeli zaistniała sytuacja w stowarzyszeniu, że się spóźniło o jedną sekundę w wysłaniu maila, bo serwer był przeciążony, to nie może to powodować właśnie takiego dyskryminującego podejścia do tej sprawy. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze raz pan Witold Zakrzewski. Znaczy, ja zwrócę uwagę na dwie rzeczy. Proponuję, żeby państwo jako organizacje spóźniły się ze sprowadzeniami do Izby Skarbowej. I zobaczycie, jakie są sposoby traktowania urzędów skarbowych, spóźnienia, wyjaśnienia, konieczności złożenia czynnego żalu i perturbacji. W przypadku składania sprawozdań uznajecie państwo, że spóźniły się, wyjaśniły, że serwer się popsuł, zarząd się zmienił, coś tam się stało i w zasadzie bez kłopotu organizacja uzyskuje możliwość zbierania 1%. Pamiętajmy o tym, że organizacja nie traci możliwości zbierania 1% trwale, tylko w danym roku. To jest sankcja dotycząca tego, że organizacja czegoś nie zrobiła jako taka. Więc no, tutaj należałoby się zastanowić, czy w związku z tym nie uwolnić tego zapisu w ustawie i zlikwidować te terminy. No, będzie łatwiej i przyjemniej. Ja zmiany w prawie skarbowym. Ja dziękuję za te wypowiedzi, ale mam do państwa prośbę. My oczywiście możemy trochę przedłużyć to posiedzenie, ale wolałbym, żeby to było trochę, a nie za dużo, w interesie nas wszystkich. Panie dyrektorze, ja rozumiem, że główna kwestia, która wywoływała tutaj kontrowersje, to jest ta kwestia składania po terminie sprawozdań. Rozumiem, że jest to zgodne z prawem, to znaczy udzielanie zgody na to, żeby można było takie sprawozdanie uznać, więc dyskusja o aspektach prawnych tutaj niekoniecznie, znaczy nie można ją kontynuować, ale to i tak jest zgodne z prawem. Rozumiem, że być może, tu nikt o to nie spytał wprost, ale być może jest to kwestia, ale pan wspominał o tym, że należy wypracować jakieś kryteria w tej sprawie. Na pewno należy, no bo to też nie może być całkowitej uznaniowości, ale jak zrozumiałem państwo, że te kryteria będziecie wypracowywać. Tak i jeszcze oczywiście to jak najbardziej. Dobrze. Ja tylko chciałem tylko dotychczasowy stan wiedzy. Bardzo dziękuję. No, oczywiście potwierdzam, dyrektor postępuje w tych przypadkach w granicach prawa. Jeśli już, oczywiście zawsze takie decyzje, takie czy inne decyzje będą przedmiotem oceny i tutaj wolę być oceniany za zbyt łagodne traktowanie organizacji, niż za zbyt surowe traktowanie organizacji.
Pamiętajmy też o tym, że mówimy o... mamy 100 tysięcy organizacji pozarządowych, około 10 tysięcy organizacji pożytku publicznego, ale w dużej mierze są to nawet te organizacje pożytku publicznego, to są małe organizacje lokalne, które nie korzystają, nie mają rozbudowanych zasobów, nie mają zatrudnionych pracowników. Często spotkania, posiedzenia gremiów tych organizacji odbywają się co jakiś czas. Trudno jest zebrać pracowników, członków zarządów takich organizacji, którzy mają wiele innych obowiązków. Wciąż jesteśmy społeczeństwem obywatelskim na wczesnym etapie rozwoju. I państwo, naszym zdaniem, raczej powinno wspierać organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, niż wykluczać je z możliwości dostępu do różnych zasobów, do różnych środków publicznych. To jest też kwestia dyskusji, debaty na temat tego, czym jest 1%, w jaki sposób 1% został, w jaki sposób środki z 1% w tej chwili trafiają do dużych organizacji i niekoniecznie z takim przeznaczeniem, jakie pierwotnie stało u podstaw tego mechanizmu odpisu 1%, ale to oczywiście jest dyskusja, to jest debata na inny czas. Natomiast moje decyzje umożliwiające zwłaszcza tym małym organizacjom zdobycie nawet kilkudziesięciu czy kilkuset złotych z odpisu 1% ze środowiska, z organizacji lokalnych czy ze środowiska lokalnego właśnie zmierzały do tego, aby powiększyć możliwości korzystania z tego źródła finansowania tym organizacjom, które bez intencjonalnej winy nie dopełniły tego obowiązku. I jeszcze jedno. Jestem już też po rozmowach wstępnych z panią, która od 1 marca zostanie kierownikiem biura organizacji pożytku publicznego w instytucie. Będzie tworzone biuro, które się zajmie nie tylko prowadzeniem tego samego wykazu, ale nowy kierownik ma wiele naprawdę bardzo ciekawych pomysłów na temat tego, w jaki sposób edukować organizacje, na temat tego, aby organizacje na wczesnym etapie edukować, aby organizacje wypełniały swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa i by minimalizować ten efekt niedopełniania obowiązków także w zakresie składania organizacji. Czyli raczej edukujmy, raczej pomagajmy, niż łapmy za ręce i za 18 minut spóźnienia wykluczajmy z możliwości korzystania z 1%. Taka jest w każdym razie taki sposób myślenia o organizacjach pożytku publicznego obecnego rządu. Takie są także wytyczne pana przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, aby w ten sposób traktować organizacje pozarządowe. Też nasze rozmowy z panem ministrem Adamem Lipińskim, pełnomocnikiem rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, taki klimat przyjaznej współpracy z organizacjami pozarządowymi tworzą i taki klimat chciałbym w praktyce Instytutu tworzyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Wobec tego, tak jak zaproponowałem, przejdźmy w tym momencie do punktu sprawozdania z pracy zespołów problemowych Rady, bo mamy tam uchwały. Mam prośbę tych z Państwa przewodniczących, którzy mają projekty uchwał, o zgłoszenie się teraz, a tych z Państwa, którzy nie mają, to proszę o nie zgłaszanie się. I w ten sposób będziemy mieli pewnie jakieś przyspieszenie. W kolejności alfabetycznej byłby to pewnie pan Cezary Mirzejewski na początek, tak? Czy w ogóle nie wiem, czy nie jesteś jedyny teraz, bo uchwały... Zobaczymy jeszcze. Nie jedyny. Proszę bardzo. Dobrze. Wczoraj na posiedzeniu zespołu otrzymaliśmy szereg różnych dokumentów do zaopiniowania. Pierwszy dokument dotyczył
zmiany wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans i mężczyzn w ramach funduszy unijnych itd. itd. Dziękuję uprzejmie. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa ma jakieś pytania albo uwagi? Nie ma. Dziękuję. Czy ktoś jest, przeciwny przyjęciu opinii, przyjęciu projektu opinii wypracowanej przez zespół? Nie. Czy jest potrzeba głosowania? Też nie widzę. Dziękuję. Przejdźmy przez aklamację. Proszę bardzo. Dalej. Druga sprawa dotyczyła rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych. Przyjęliśmy opinię pozytywną. Przypomnę, ta sprawa była, myśmy już wielokrotnie się spierali w związku z wytycznymi CT9. Tam jest mieszkań chronionych, mieszkań wspomaganych, wspieranych. My wskazaliśmy jeden drobny szczegół tylko, który wymaga wsparcia odnośnie usług, czyli że bardziej uelastycznienia projektu, ale oraz przypomnieliśmy, to zresztą po dyskusji wczoraj z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, o potrzebę doregulowania mieszkań wspomaganych, bo nadal mamy rozbieżność między pieniędzmi unijnymi a polskimi normami prawnymi, co powoduje, że różnego rodzaju projekty mogą zawisnąć w powietrzu, że nie będą miały wymiaru trwałości. To jest taka, powiedziałbym, rzecz, którą kontynuujemy. W tej sprawie jakieś pytania albo uwagi? Też nie ma. Dziękuję bardzo. Czy jest potrzeba głosowania? Też nie ma. Dziękuję. Przyjęliśmy przez aklamację. Proszę bardzo. Ponadto z inicjatywy na poziomie, to już nie zostało do nas zgłoszone jakby z naszej własnej inicjatywy. Otóż chodziło o resortowy program Pokonać Bezdomność, program pomocy osobom bezdomnym. Zwróciliśmy uwagę na to, że program, to jest resortu pracy i polityki społecznej, rodziny, pracy i polityki społecznej. Zwróciliśmy uwagę, że z jednej strony program ten nie był konsultowany z organizacjami pozarządowymi, ja nigdy nie mówiłem, że z Radą, ale również zawiera bardzo dziwne wyłączenia w zakresie uczestnictwa w tym programie, na przykład tylko organizacje pozarządowe i kościelne osoby prawne, pomijając inne podmioty z artykułu 3 ust. 3, między innymi spółdzielnie socjalne, ponieważ w tej sprawie zgłosiły się spółdzielnie prowadzące rozsądnie, dlaczego zostały pominięte w tym programie. I to jest etap ten projekt uchwały, ale w związku z tym po wczorajszej dyskusji pojawiła się jakby szersza konstrukcja, ponieważ zaczęliśmy dyskutować w ogóle o programach resortowych jako o pewnym problemie i że jest drugi projekt uchwały w sprawie zwracający się do przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku o rozważenie możliwości, by komitet by też przyglądał się tym resortowym programom z punktu widzenia, znaczy tym związanym z organizacjami pozarządowymi, by było jasne, tam gdzie beneficjentem są organizacje, z punktu widzenia pewnej spójności, bo mamy, zwróciliśmy uwagę, ostatnio dyskutowaliśmy o Ministerstwie Sprawiedliwości, teraz o Ministerstwie Pracy. Żeby było jasne, nie chodzi tutaj o jakiś kontekst fundamentalny, ale są pewne rozbieżności, powiedziałbym, w trybach, w zakresie podmiotowym, że warto gdzieś by to było, być może, znaczy mówię, to jest nasza, nasza sugestia po prostu przyjrzenia się tej sprawie na poziomie Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Czyli mamy dwie uchwały w sprawie programu i w sprawie konsultacji projektów programów resortowych. Wobec tego tak, najpierw uchwała, którą pierwszą byś chciał? Bezdomność. Proszę uprzejmie. W tej sprawie jakieś pytania? Proszę bardzo, pan Bogdan Aniszczyk. Na zespole rozmawialiśmy o uzupełnieniu tego tekstu, tym, że program jest kontynuacją tego, co było wcześniej jako program rządowy, pod zmienioną nazwą i trochę zmienionymi elementami. I stąd pytanie było takie, że to nie jest dodaliśmy po prostu nowy program, który... Dodałem to. Że mimo, że jest to program wieloletni, tak. Znaczy, on nie jest wieloletni, czyli rama jest wieloletnia, natomiast co roku jest przyjmowany osobny regulamin. Nie, okej, to jest pewna zasada. Znaczy, my nie chodzi o pewną napastliwość, tylko zwracamy się o wyjaśnienie pewnego sposobu procedowania nad tego typu programem. Czy panowie się między sobą zgadzacie co do tego, że ten tekst, który jest tutaj przedłożony na posiedzeniu plenarnym, jest tym tekstem zmienionym, który zespół ostatecznie przedłożył, tak? Tak to jest, czy nie? Tak, dobrze, dziękuję. Czy w związku z tym jeszcze jakieś inne mamy pytania albo uwagi do tej sprawy? Nie widzę. To czy jest potrzeba głosowania? Czy ktoś byłby przeciwny? Nie. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy przez aklamację. I teraz ta druga uchwała. Proszę bardzo. W sprawie konsultacji programów resortowych. To jest też jakby nasza sugestia zwrócenia się do przewodniczącego komitetu o rozważenie tak jakby z tej sytuacji, w której te programy resortowe odnoszące się do organizacji czy komitet, mówię, nie chodzi o radę, tylko o komitet, czy mógłby jakby przyglądać się tym programom z punktu widzenia pewnej spójności programowej. Dziękuję. Czy panie ministrze, pan słyszał, co powiedział pan Niżyński, tak, że
Rada chciałaby zwrócić do Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, tak? Nie ma pan jakichś tutaj uwag w tej sprawie, nie? Pan sekretarz komitetu też nie. Dziękuję uprzejmie. Kto z państwa wobec tego jakieś inne uwagi w tej sprawie? Też nie ma. Dziękuję. Jest poszła głosowania. Nie ma. Dziękuję. Przyjęliśmy przez aklamację. Co tam jeszcze mamy? Czy? Aha, to ja chciałbym powiedzieć tak. Zespół tylko rekomendował Bogdana, tam jest norweskie pieniądze. Do tych rekomendacji zaraz dojdziemy jeszcze personalnych. Natomiast ja chciałbym tylko przeprosić za ten tryb, ale powiedzieć, że to jest tak, jak wojskowi dawniej mówili, że tutaj jest potu, podobno na ćwiczeniach, tym nie jest w ogóle krwi przelanej na polu walki, a tak w takiej konwencji to powiem, więc im lepsza praca zespołu, tym jest krótsza dyskusja później. Tak to jest, no przykro mi. Dobrze, dziękuję. Teraz sprawy personalne, te, które u was, że tak powiem, były. Ja tu mam coś z Ministerstwa Zdrowia, to jest to właśnie, czy to jest... Tak, znaczy była propozycja zespołu, ponieważ ona się gdzieś tam pojawiła, znaczy chęci, zainteresowanie Bogdan jeszcze zgłosił i zespół, jeżeli nie ma oczywiście innych kontrkandydatur, to rekomenduję go na to spotkanie. Dobrze, ale jeszcze proszę wytłumaczyć, co to jest za spotkanie dokładnie. Zwoje fundusze norwe, jedno z licznych spotkań z Zwoje fundusze norwe. Są do programu zdrowie finansowanego z perspektywy norweskiego finansowego. Ostatnio wpływa dużo próśb o wyznaczenie przedstawicieli na te spotkania. To są spotkania bardzo atrakcyjne. Niektóre z nich są prowadzone w języku angielskim i trzeba znać angielski. Niektóre z nich są prowadzone w języku angielskim, ale nie trzeba znać angielskiego. I są też takie, które są prowadzone w języku polskim. To też jest też nie wiadomo, co trzeba znać. Tak czy tak zgłosił się pan doktor Aniszczyk. To jest też rekomendacja zespołu. Jeśli ktoś z państwa chciałby konkurować w tej sprawie, to proszę teraz. A później proszę już zamilknąć na wieki, czy jak to się nazywa. Dobrze, dziękuję. Pan doktor Aniszczyk został tam zarekomendowany przez Radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Czorek. Teraz tak, ja, z tego co ja wiem, to mamy jeszcze urobek pana, ponieważ urobek pani Sinicy już mieliśmy, tak? Dzisiaj mamy jeszcze urobek pana Witolda Zakrzewskiego. I tutaj mamy jedną uchwałę, ale może jest więcej. Ja wiem o jednej, numer 94. Jedna. Bo ona już jest z numerem. Znaczy ona zmieni i tak numer chyba. Numer się zmieni, tak? No, ale na razie no tak, dlatego, że ona... To jest 94. Tak, to chodzi ale wyjaśnij to, proszę cię krótko. O wskazanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji do Spraw Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej, ponieważ tam nastąpił wakat. Mamy dwa miejsca jeszcze do obsadzenia. W związku z tym należałoby je obsadzić. I propozycja, która była, komisja się spotkała zarówno z tymi osobami, które się zgłosiły na ogłoszenie, porozmawiała z tymi osobami, po czym wobec zgłoszeń, które były ze strony Rady i ze strony tych dwóch osób, przedstawia rekomendacje. Jak ona jest, ta rekomendacja? Rekomendacja jest taka, że rekomendować do komisji pana Marka Jakubowskiego jako członka, jako jego zastępcę pana Krzysztofa Jurka. To jest pierwsza para. Juryka. A druga para to jest rekomendować panią Małgorzatę Sinicę, a jako jej zastępcę pana Bogusława Cybulskiego. Czy są w tej sprawie jakieś głosy? Pan Wojciech Jakubowicz, bardzo proszę. Otóż zespół się spotkał. Przybyli panowie tu wymienieni z pierwszego punktu. Złożyli stosowne dokumenty. Złożyli wyjaśnienia. Było szereg pytań. Wszystko się odbyło tak jak należy, natomiast mam wątpliwości co do drugiego punktu, ponieważ były dwa zgłoszenia. Pani Małgorzata Sinica zgłosiła się na członka komisji. Również na członka komisji zgłosił się pan Bogdan Bogusław Cybulski. I tutaj takie wyszła sytuacja, że z tego co mi jest wiadomo, pan Bogusław nie,
zgłosił się na zastępcę członka komisji, powstaje tutaj pewien dylemat. Również czekaliśmy na przybycie na komisję pani Małgorzaty. Prosiono o ilość czasu. Nie doczekaliśmy się. Nie wiem, czy pan Bogusław był zaproszony na to spotkanie w komisji. Dlatego mam tutaj pewne wątpliwości, jak tą kwestię rozwiązać, panie przewodniczący zespołu. Jakby tutaj tą sprawę rozegrać. To są dwie osoby chętne, żeby być członkami. Natomiast pan Bogusław wyraża chęć, że też chce być członkiem. Więc tutaj mamy jakąś taką sytuację. No, w moim przekonaniu nie powinniśmy przedłużać tej kwestii, żeby już ci ludzie zaczęli tam pracować w tej telewizji, żeby reprezentowali radę. Takie jest moje zdanie. Dobrze, bardzo dziękuję. Mam zgłoszenie pana Pawła Backiela. Znaczy, moja propozycja jest taka, bo rozumiem, że to jest projekt przygotowany przez przewodniczącego. Przez pani, komisję. Przez komisję. Stanowisko komisji, tak? Zespół. Przez zespół. Tak. Być może tutaj można było nanieść pewną korektę, żeby pani Sinica była jako członek i jeden z tych panów z punktu pierwszego był jej zastępcą, a druga propozycja, pan Cebulski, też był zgłoszony jako członek i drugi z tych panów był jego zastępcą, żeby tutaj, skoro pan Cebulski był zgłoszony jako na członka komisji, a nie na zastępcę, to jeżeli zespół podjął takie stanowisko, to może tutaj uda nam się na posiedzeniu plenarnym to poprawić, uzupełnić. Tak, dobrze byłoby jednak to rozpatrzeć. No, ja nie mogłem być na tym posiedzeniu ze względów na choroby chorobowych. No, dzisiaj Cebulski też jest z kolei, no, leży, że tak powiem, z dużą gorączką. Ja rozmawiałem z nim, no ja bym też się przychylał. No. W końcu to stanowisko zespołu. No, widzimy, że to jest stanowisko przewodniczącego, bo kolega Jachimowicz nie potwierdza, że to jest stanowisko zespołu. Okej, dziękuję. Mamy sytuację taką z gatunku delikatny, tak? Ponieważ mamy dwoje członków Rady Działalności Pożytku Publicznego, czyli nasze osoby z naszego grona, które aspirują do określonej funkcji. Mamy rekomendacje zespołu na rzecz jednej z tych osób. Nie mamy zgody tej drugiej osoby co do tego układu, że tak się wyrażę. Również i teraz pierwszy odruch mógłby być taki, że moglibyśmy tutaj prowadzić tu i teraz, nie prowadzić jakimś głosowaniem jakieś rzeczy rozstrzygać. Natomiast ja osobiście, tutaj pan minister też jakoś mnie wspiera, że jeżeli my w ogóle mamy o jakichkolwiek sprawach personalnych decydować na posiedzeniu plenarnym, to powinniśmy mieć materiał do tego. Niezależnie od tego, że znamy panią Małgosię, oczywiście znamy pana Cebulskiego i to jednak moim zdaniem to tak nie powinno być, że powinniśmy mieć jakieś może CV, jakiś list motywacyjny, jakąś informację, bo to jest moja opinia, tak mi się wydaje. Mam w związku z tym pytanie do pana Witolda Zakrzewskiego, ale to jest pytanie, czy jakie szkody potencjalne są, jeżeli byśmy ewentualnie przełożyli tą kwestię na kolejne posiedzenie, czyli mniej więcej za około 2 miesiące. Czy to wywołuje, czy tam jakieś inne osoby są w tej chwili w tej komisji telewizji? To jest tylko pytanie, możemy inaczej jeszcze to procedować, ale najpierw się chciałem zorientować, jaki jest po prostu stan tej sprawy na dzisiaj. Po pierwsze, to przesuwamy po raz kolejny sprawę wyboru tych dwóch osób do komisji kampanii społecznych w Telewizji Polskiej. Nie sądzę, żebyśmy mieli wątpliwości co do pierwszej pary, ponieważ te osoby zgłosiły się na ogłoszenie, były na posiedzeniu komisji, rozmawiały z członkami komisji i tutaj nie sądzę, żeby budziło to wątpliwości. Najwyżej będziemy mieli wakat jednej osoby, no ale to jeżeli rada jest do października, no to następne posiedzenie będziemy mieli, mamy luty, w kwietniu, czyli w zasadzie 6 posiedzeń komisji w Telewizji Polskiej bez dwóch
bez jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych. No, powiem szczerze, wolałbym, żeby jednak pełny skład tam był, a nie na zasadzie takiej, że... Ale to jest, panie przewodniczący, to jest decyzja Rady. Komisja tylko i zespół tylko i wyłącznie rekomenduje jakieś rozwiązanie i to Rada podejmuje decyzję w drodze głosowania, czy przyjmuje takie rozwiązanie, czy nie. Moim zdaniem nie powinniśmy przedłużać tego w nieskończoność, biorąc pod uwagę to, że już raz sprawę przełożyliśmy. Mieliśmy kłopot tego, żeby wyłonić tą drugą parę. Dziękuję. Ja uważam, że tak. Po pierwsze powiem swoją opinię i możemy ją dyskutować, albo się zgodzić, albo nie. Po pierwsze, ponieważ to my podejmujemy decyzję jako Rada o tej rekomendacji, to uważam za, wprawdzie nie jest to nigdzie uregulowane prawnie, ale uważam za absolutnie fair sytuację, w której rekomendujemy kogoś spoza Rady przede wszystkim. Dlatego, że my jesteśmy decydentami, jeżeli ogłosiliśmy taką informację o naborze, ktoś się zgłosił i tak dalej, to nie powinniśmy się teraz tak zachowywać, że powiemy, o kurczę, ale my tu mamy jakiś tam problem wewnętrzny, mamy dwóch kandydatów, więc wykluczmy tych, co się zgłosili, przynieśli te dokumenty, rozmawiali. Ja osobiście uważam, że tak nie powinniśmy postąpić. Jeżeli Państwo się ze mną byście zgodzili w tej sprawie, to jedno jest jasne, że mogliśmy dzisiaj tamte dwie osoby rekomendować. Tu i teraz. Tak, bo one są poza zespół je rozpatrzy, nikt z zespołu nie ma do nich uwag i tak dalej. Natomiast co do naszej drugiej pary, no to mamy dwie możliwości. Albo dzisiaj zdecydujemy, że w tej sprawie prowadzimy głosowanie po prostu. Albo przełożymy tą sprawę na następny raz w nadziei, że uda się może wypracować jakieś kompromisowe rozwiązanie między tymi kandydatami. Nie wiem, jakie są tu możliwości, tak? Ale tak czy tak, to jest decyzja najpierw. Musimy podjąć decyzję, czy dzisiaj decydujemy, czy nie. W tej drugiej sprawie. Tak, odnośnie tej drugiej. Czyli jakby pierwsza decyzja jest o zarekomendowaniu na pewno tej pierwszej pary członek zastępca, a druga decyzja jest o tym najpierw, czy decydujemy dzisiaj o tej naszej drugiej parze. Tak i w związku z tym ja bym pragmatycznie zaczął od tej pierwszej decyzji, czy możemy te dwie osoby, członek zastępca, rekomendować spoza Rady. Czyli to była osoba? To jest osobna uchwała teraz, tylko dotycząca tych dwóch osób, nic więcej. Na razie, tak? No bo zobaczymy się. Ale można? Można? Można, tylko czy... Można na chwilę? Tak, proszę bardzo. Ja mam wniosek dalej idący. Ja proponuję, żeby przyjąć rekomendację przedstawioną w uchwale i to jest najdalej idący wniosek. Jeżeli to odpadnie w głosowaniu, możemy dalszą procedurę przeprowadzić. Panie ministrze, proszę. Ja się nie chcę na ten temat wypowiadać, natomiast ja sugeruję, że skoro to jest decyzja Rady, a nie zespołu, to żeby Rada była poinformowana, kogo rekomendujemy. Odczytałem. Słucham? Odczytałem, jest treść uchwały. To jest tylko imię i nazwisko, ale ja proponuję, żeby nie robić z tego jakiegoś problemu, panie przewodniczący. Tak. Nie robimy z tego problemu, ale na przyszłość bym sugerował, żeby jednak były informacje pełniejsze. Ja już nie pamiętam. Panie ministrze, ale to ja nie mam wpływu na te dokumenty tutaj. Do sekretariatu wpłynął CV pana Krzysztofa Jurka Jakubowskiego. To już cofuję swoje uwagi. Bo nie ma w materiałach. Co do członków Rady nie było wątpliwości, bo te osoby zasiadają w Radzie, tak? To wiemy kto. Pan Przemysław Jaśkiewicz. Tylko mam takie pytanie na temat propozycji Wojciecha Jachimowicza, że pan Tambanowicz, Marek Jakubowski czy pan Krzysztof Jury się zgłosili na zewnątrz i teraz jeden z nich został zastępcą, drugi został członkiem komisji. Natomiast pytanie, czy to propozycja, tak to był Wojciech Jachimowicz, że obaj byli zastępcami dwóch członków Rady, czy na przykład to jest jakiś... Czy jest problem w tym? Jest problem ze względu na ogłoszenie, które zostało
zawieszone na BIP-ie KPRM. Było na członku, bo ten drugi pan... Było na członka wraz z zastępcą. Wiesz, a poza tym, Przemysław, no moralny wydźwięk tego też byłby taki, ja, że... Ja tylko zapytałem, czy właśnie jest jakiś problem, czekałem odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przepraszam, ja mam jeszcze pytanie takie, tylko że to trudno będzie nam teraz też... Na jaki okres czasu te osoby są powoływane? Do końca kadencji Rady. Naszej Rady. Tak, dlatego, że tak ustaliliśmy... Aha, no to... Wymiar praktyczny, a czy nie moglibyśmy, przepraszam, jeżeli oczywiście pani Gosia by się zgodziła i pan Cebulski, którego nie ma, więc nie wiem, czy by się zgodził, ale jakbyśmy mogli tak zrobić, że na przykład pani Małgosia albo pan Cebulski zaczną być członkiem, a ta druga osoba będzie zastępcą, a potem w okresie, w połowie się zmienią i można? Jeszcze jedno. Można? Znaczy ja państwu powiem tak, bo ja rozmawiałem z przewodniczącą komisji w Telewizji Polskiej i my przesunęliśmy posiedzenie komisji, która rekomenduje kampanię społeczną, o tydzień, żeby ci nowi członkowie mogli wejść w pracę komisji. No nie twórzmy, dlatego że to jest też taki wydźwięk, że no przez kilkanaście miesięcy Rada nie potrafi rekomendować dwóch członków. A możemy dwie osoby, a możemy trzy osoby zarekomendować? No nie. No ale to trudno, no to bez zastępców zarekomendujemy. Proszę bardzo. Ale głosujmy wniosek. Szanowni Państwo, myślę, że sprawa jest do rozwiązania tu i teraz. No, nie możemy robić tutaj, prawda, większego problemu z tej kwestii. Nie? Ta propozycja, żeby Państwo, Pani Małgorzata i Pan Bogusław się w pewnym momencie wymienili, to jest pewnym rozwiązaniem. No i zakończmy sprawę. Ale oni sobie sami się wymienią. Dobrze. To co, Małgosia, zgodziłabyś się na takie rozwiązanie, czy nie? To znaczy, jeśli chodzi o sposób, po pierwsze tak, powołuje się uchwałą, w związku z tym żadna nieformalny sposób wymiany, to jest kolejna uchwała. Jeśli chodzi o sposób współpracy z panem Bogusławem, to oczywiście nie wyobrażam sobie pracy, która nie będzie polegała na tym, że nie usiądziemy najpierw i nie porozmawiamy, jak sobie wygląda, bo to wyobrażamy, no bo takie rzeczy się robi w taki sposób. Natomiast dzisiaj bez rozmowy z panem Bogusławem, no nie powiem tak albo nie, no muszę z nim po prostu usiąść, po powołaniu porozmawiać i ustalić, jak chcemy razem pracować, żeby to było merytorycznym wkładem Rady. Dziękuję. Wobec tego procedujemy jak następuje. Po pierwsze, rekomendujemy tą parę spoza Rady. To jest pierwszy element uchwały. Drugi element uchwały jest taki, że decyzję w tej drugiej sprawie przekazujemy do trybu obiegowego. No bo nie widzę dzisiaj... Nie. Nie, ja, panie przewodniczący, złożyłem konkretny wniosek. Zróbmy w ten sposób, że Małgosia, my powołamy cię, znaczy powiedzmy, nie wiem czy powołamy, ale zobaczymy zaraz. Będziemy nad tym głosować, na członka pana Cebulskiego na zastępcę, a ty z nim... Bo wy sobie porozmawiajcie i potem może, nie wiem, złóż rezygnację w tam, kiedyś w czerwcu i on wtedy będzie członkiem, a ty zastępcą. Albo ja też się przywodzę. Dobrze, skoro tutaj po długich dyskusjach, no to wniosek, to jak zaproponował zespół, tylko mam prośbę. Mam prośbę do tych z Państwa szczególnie, którzy jesteście z panem Bogusławem w kontakcie jakimś bliższym, osobistym, żeby mu nie przedstawiać tej sprawy w ten sposób, że jego osoba tutaj nie była... Jeżeli można, to kolega Paweł Barski zaproponował słuszne rozwiązanie. No, Gosia nie będzie rezygnować, tylko przestanie przychodzić od czerwca. Dobrze. Jest potrzeba teraz głosowania, jednak ktoś z Państwa by chciał przeciw, aby się wstrzymać albo coś. Nie, dobrze, przez aklamację. Rekomendacja zespołu, ale proszę o zaprotokołowanie, że ta funkcja będzie dzielona. Dobrze, dziękuję bardzo. W sensie w protokole. No tośmy przebrnęli przez to. Panu Cebulskiemu naprawdę życzę wszystkiego dobrego na drodze. Na nowej drodze życia. I teraz mamy jeszcze dwie sprawy, które miały, przepraszam, personalne, które miały być dzisiaj załatwione, a mianowicie sprawa takich spotkań jeszcze, o których tu już mówiliśmy w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 marca, tak, i w Ministerstwie Sprawiedliwości 27 lutego. Te sprawy były zgodnie z właściwością przekazane do Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa, Administracji i tak dalej, którego przewodniczącym jest pani Teresa Tiszbierek. Ona dzisiaj z powodów losowych, rodzinnych, poważnych nie mogła dotrzeć na posiedzenie. Zresztą z podobnych powodów pan Dębek dzisiaj jest nieobecny. Informuję tylko na to, że się zgłaszali na mnie. Mam pytanie, czy pani Weronika, czy możemy coś zrobić w tej sprawie wobec tego? Czy tych dwóch spotkań, Ministerstwo MSWiA i MS, 1 marca i 27 lutego. No rozumiem, że Rada mogłaby także zaproponować przedstawiciela. Czy zespół nikogo nie zaproponował? Nie dotarły do nas takie informacje. Nie. Czy ktoś z Państwa wobec tego może zapyta po prostu? 27 lutego, to jest pewnie przed południem, czy od której godziny? Od 10.30. 10.30 do 15.30. To jest w sprawie funduszy oczywiście, jak zwykle, tak? To są te spotkania. Czy ktoś z Państwa miałby ochotę się tam udać? Po jakiemu to jest w ogóle? Po angielsku. Po angielsku. Bez tłumaczenia. Bez tłumaczenia. Dobrze, to jest Ministerstwo Sprawiedliwości 27 lutego po angielsku bez tłumaczenia. To ciężka sprawa. To co mi? Dobrze, to spośród... No nie, ja nie mogę, ja bym mógł. Kwalifikacje jakby mam, tylko czas. Przepraszam. Dobrze, trudno. I 1 marca to jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W jakim języku? To jest akurat w języku angielskim, ale organizatorzy zapewniają tłumaczenie. Ktoś z Państwa by się chciał udać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 marca? Fundusze. Na spotkanie konsultacyjne dotyczące programów w obszarze spraw wewnętrznych finansowanych w nowej perspektywie Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 1 marca w godzinach 9.30, 15.30. Tak zwany Norweg to jest. Norweg. Ktoś na Norwega? To są ości priorytetowe. Ości priorytetowe? Zgłasza się pan za pani, czy nie? Pani Weroniko, w związku z tym mam następującą prośbę. Proszę uprzejmie o sprawdzenie, czy ktoś z Państwa chciałby spoza Rady sobie zarekomendować na jedno lub na drugie spotkanie. Jeśli tak, to bym prosił o przekazanie tej informacji do sekretarza Rady. Jeżeli się okaże, że jest więcej tych rekomendacji, to będziemy to w trybie obiegowym traktować. Jak się okaże, że jest jedna, to zostanie po prostu przyjęta. To jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Tak, tylko administracja i Ministerstwo Sprawiedliwości. Tylko mam prośbę, ponieważ to jest taki dziwny tryb, to proszę o zastanowienie się przy delegowaniu tych osób. Proszę pamiętać, że one mają jakoś nas reprezentować, więc to nie jakoś też muszą coś nam wnieść merytorycznie do tego wszystkiego. Dziękuję bardzo. To niestety, a w razie jak się nam nie uda, to po prostu nikogo tam nie rekomenduję. Przecież tam będą organizacje pozarządowe, tak czy tak. Proszę bardzo. Rozumiem, że w tej sprawie otrzymamy maila i ja zwrotnie będę mógł zaproponować jakąś osobę w mojej ocenie z kompetencjami oczywiście. Otrzymacie Państwo maila, tak. Jest to możliwe. Dobrze, dziękuję. W związku z tym to jest załatwiona sprawa. Dziękuję serdecznie. Teraz mamy jeszcze dwie kwestie, oprócz spraw różnych, ale ich już jest coraz mniej. Informacja na temat wyników procedury i naboru na członków Rady Narodowego Instytutu Wolności rekomendowanych przez organizację pozarządową. Pani dyrektor. Dziękuję bardzo. Rozpocznę być może od przedstawienia całego składu Rady Narodowego Instytutu Wolności. Oczywiście zgodnie z zapisami ustawy przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego
spośród członków reprezentujących, spośród osób reprezentujących organizacje pozarządowe w trakcie naboru wybiera 5 członków Rady. Przewodniczący również powołuje i odwołuje 3 członków. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej również powołuje 1 członka. Członek reprezentujący jednostki samorządu terytorialnego jest także powoływany przez przewodniczącego komitetu. Natomiast minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje i odwołuje 1 członka. Teraz tak, jeśli chodzi o członków powołanych przez przewodniczącego komitetu do Rady, jest to pan Piotr Mazurek, doradca wiceprezesa Rady Ministrów profesora Piotra Glińskiego, pan Armen Artwich, dyrektor Departamentu Prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Weronika Najda, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego. Przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został powołany pan profesor Marek Rymsza. Po wskazaniu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu pani Elżbieta Lanz, członek Zarządu Samorządu Województwa Mazowieckiego, została powołana przez przewodniczącego. Minister finansów wskazał pana Marcina Zakrzewskiego. Natomiast jeśli chodzi o członków reprezentujących organizacje pozarządowe, tutaj przewodniczący zorganizował nabór, ogłosił go 10 stycznia. Do dnia 22 stycznia zgłoszenia wpływały również po tym terminie, ale to był termin ustalony w ogłoszeniu. Zgłoszenie kandydata powinno było zawierać oświadczenie o poparciu dla kandydata przynajmniej od 20 organizacji pozarządowych, CV kandydata oraz oświadczenia o niekaralności, korzystając z pełni praw publicznych, zgody na kandydowanie, przetwarzanie danych osobowych i zgody na upubliczenie wskazanych informacji w ogłoszeniu. Przypominam również, że członkiem Rady, nie tylko członkiem tutaj wskazanym wśród reprezentujących organizacje pozarządowe, powinna być właśnie osoba, która korzysta z pełni praw publicznych, cieszy się nieposzlakowaną opinią, nie była skazana prawomocnym wyrokiem i posiada wiedzę i co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, pożytku publicznego i wolontariatu. Jeśli chodzi o osoby, które przewodniczący powołał, są to pani Weronika Czyżewska-Waglowska, dyrektor Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, pani Ilona Gosiewska, prezes Zarządu Stowarzyszenia Odra Niemen, pan Wojciech Jachimowicz, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego, pan Sebastian Wijas, działacz pozarządowy oraz pan Tymoteusz Zych, członek Zarządu Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego powołał także przewodniczącego Rady Instytutu Narodowego Instytutu Wolności i jest nim pan Wojciech Jachimowicz. Jeśli chodzi o informacje na temat liczby zgłoszeń, wpłynęły 27 ofert, w których osoby, które zgłosiły się, przesłały większość wymaganych załączników. To znaczy przede wszystkim przesłały swoje zgłoszenie, swoje CV i wyraziły oświadczenia, które przed chwilką przytoczyłam. Wpłynęły również oświadczenia poparcia dla 2 osób, które nie zgłosiły się w tym procesie, a przynajmniej do nas nie dotarły ich zgłoszenia. Myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o informację taką syntetyczną na temat tego procesu. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że Rada istnieje, ukonstytuowała się tak, działa. Jutro się ukonstytuuje, ponieważ jutro członkowie będą oficjalnie będą powoływani na pierwszym posiedzeniu Rady, które zaczyna się o godzinie 11 tutaj w kancelarii. Panie Wojciechu, liczymy na bieżące informacje, jeśli pan pozwoli.
informacji. Będziemy mieli więcej źródeł informacji po prostu, tak? Bo oczywiście i tak mamy bieżące informacje. Dobrze. Dziękuję serdecznie. Ja mam pytanie, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do tej prezentacji, czy możemy przejść do kolejnego. Dziękuję bardzo. I w związku z tym kolejny i ostatni punkt merytoryczny to jest informacja o podjętych działaniach wobec Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Również Pani Dyrektor. Ja chciałbym jednak, zanim Pani oddam głos, poinformować, że strona pozarządowa Rady dzisiaj na posiedzeniu strony pozarządowej dyskutowała kwestie związane z faktem, iż w regulacjach pożytku publicznego nie ma żadnych odniesień do działalności tego rodzaju propagującej faszyzm lub inny ustrój totalitarny lub działalności nawołującej do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość. Myśmy doszli do wniosku, że w samej tej sprawie już są podejmowane rozmaite działania przez organy administracji publicznej i że w kwestii dotyczącej tej konkretnej organizacji nie mamy, znaczy jedyne nasze stanowisko byłoby, gdyby było, byłoby takie, że przyjmujemy te działania administracji z uznaniem, chociaż nie, można też powiedzieć, że to jednak dopiero po wyjściu, że tak powiem, na światło dzienne tych faktów dopiero one nastąpiły, no ale to wcześniej były może mniej znane. I że oczywiście potępiamy tego rodzaju zachowania organizacji i ich przedstawicieli, a szczególnie jeśli chodzi o organizacje, ale nie wyłącznie, ale też szczególnie jak chodzi o organizacje mające status pożytku publicznego, z tego powodu, że te organizacje korzystają ze szczególnych przywilejów, są w sposób szczególny wspierane przez ogół obywateli i obywateli, przez państwo. Ale doszliśmy do wniosku, że podejmowanie w tej sprawie formalnej rezolucji jest po pierwsze spóźnione, a po drugie nas nie stanowi w tym momencie wartości dodanej. Natomiast mamy prośbę do Rady jako strona pozarządowa, żeby Rada podjęła pilnie pracę nad umieszczeniem w systemie pożytku publicznego w Polsce takich jakby hamulców czy takich regulacji, które spowodują, że tego rodzaju organizacje po pierwsze nie będą mogły otrzymywać statusu pożytku publicznego, a jeśli go mają, to że będzie mechanizm, szybki mechanizm odbierania tego statusu. Po drugie, co jest nie mniej ważne, bo tamte działania polegające na odbieraniu statusu mogą się dość długo ciągnąć, natomiast żeby były mechanizmy, które umożliwiają natychmiastową interwencję w sensie odebrania prawa zbierania tak zwanego 1% przez tego rodzaju organizacje. I my zdajemy sobie sprawę z tego, że jako strona pozarządowa, że ta materia jest skomplikowana i oczywiście wiemy, mamy w świadomości różne implikacje, ale uważamy, że to jest kwestia po pierwsze bardzo pilna, po drugie między nami, między organizacjami, przedstawicielami organizacji po stronie pozarządowej nie było żadnych różnic w ocenie, jak bardzo skandaliczne to są sprawy i jak bardzo potrzebna jest nasza mądra interwencja, mądra lub głupia, no ale jakaś jest potrzebna, tak czy tak. Z naszej strony myśmy proponujemy, bo to strona pozarządowa proponuje, żeby Rada powołała zespół doraźny do opracowania takiej regulacji, takich propozycji dla ustawodawcy. W ramach tego zespołu doraźnego 5 osób się zgłosiło do pracy. Oczywiście wszyscy inni są też mile widziani, szczególnie jeśli by ktoś ze strony nie pozarządowej chciał też brać udział w tych pracach. Są to pan, ja w kolejności
jakieś takie jak się osoby. Proszę, pan Dariusz Suszyński, obecny tutaj, pani Ewa, pani, już sekundę, pani Ewa Mękiewicz-Cudny, również obecna, pan Przemysław Jaśkiewicz. Przepraszam? Zgłoszony przez przewodniczącego. Tak? No, ale skoro ja zgodziłeś się. Tak, ja bardzo serdecznie. Tak, tak. Pani Małgorzata Sienica i pan Witold Zakrzewski. I zgłasza się również pan Piotr, tak? Tak. Tak jest, ze strony samorządowej. Czyli proszę o zanotowanie, to by było 6 osób. To jest oczywiście sprawa pilna. Mam prośbę do państwa o to, żebyście się zaraz po posiedzeniu rady zebrali i jak zgodnie z naszym regulaminem, żebyście państwo wybrali sobie przewodniczącego tego zespołu. I ja już rozmawiałem o tym, bo musiał minister Lipiński wyjść, ale też chciałem powiedzieć, że dzisiaj rano na spotkaniu przygotowawczym minister, znaczy oczywiście moje wsparcie jest oczywiste, natomiast i również ministra, to chciałem też powiedzieć. To znaczy, że wszystkie pomysły, które tam powstaną, będą natychmiast rozpatrzone, poważnie rozpatrzone i kierowane, jeśli będzie taka potrzeba, na ścieżkę legislacyjną. Także będę nigdy się nie zwracam do przedstawiciela portalu EGO.pl z jakąś prośbą. To jest pierwsza prośba moja w życiu, ale mam do pana prośbę, żeby zechciał pan informację o tym w jakiś widoczny sposób opublikować. Dziękuję bardzo. Pani, coś jeszcze w tej sprawie? Dziękuję serdecznie za tą solidarność i za tą dobrą atmosferę, która towarzyszy tym działaniom. I teraz pani dyrektor. Proszę bardzo. Tak, dziękuję panie przewodniczący. To będzie krótsza informacja. W styczniu przewodniczący komitetu premier Gliński wystąpił do wojewody śląskiego pana Jarosława Wieczorka, zlecając mu kontrolę stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Oczywiście w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jednocześnie w wyniku zapytań medialnych, prasowych, ale także w wyniku różnych wystąpień nieobecny pełnomocnik rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego minister Lipiński wielokrotnie wyrażał zdecydowany sprzeciw wobec tego typu działań i zachowań. I z tego, co orientuje się z doniesień medialnych zeszłego tygodnia, to starosta wodzisławski, do których kompetencji należą tego typu działania, jeśli chodzi o stowarzyszenia, skierował do sądu wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Więc tak wygląda sprawa na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję też za tę informację, ale to jeszcze po raz kolejny pokazuje, że jeśli chodzi o pożytek publiczny, to tu jest coś do zrobienia, bo nie ma takich instrumentów w tej chwili, które by umożliwiały bezpośrednią akcję. Dziękuję. Teraz mam dwa zgłoszenia, tak? Pan Zakrzewski i pan Backi. Ja mam do pani dyrektor jedno pytanie. Kiedy można się spodziewać wyników tej kontroli wojewody w organizacji Duma i Nowoczesność? Czy jest jakiś termin zakończenia tej kontroli i czy uzyskamy jakąkolwiek informację na temat efektów tej kontroli? To tak, tutaj to też prośba jest, idąc tym tokiem działania. Pamiętam, jak kilka lat temu w Dzień Niepodległości jakieś lewackie bojówki, czy jacyś marksiści niemieccy ganiali polskich patriotów po stolicy, to dobrze by było, żeby przewodniczący komitetu, jeśli można, również pilnował, tym bardziej, że mamy stulecie odzyskania niepodległości, ażeby żadne uroczystości nie były wykorzystywane przez jakieś środowiska do jakichś zamieszek, bo tutaj rozumiem, że jakiś incydent był. Jeśli mogę tak to ująć, no nie znam tej organizacji, aczkolwiek zapoznałem się z ich działalnością, więc promocja sportu wśród młodych patriotów, obozy, integrowanie
bez używek. Trudno mi tutaj ich bronić, bo gdzieś tam ze Śląska tak jakaś organizacja, tutaj ich jakaś tam działalność została medialnie przez jedną ze stacji komercyjnych napiętnowana. To się chyba wpisywało też w jakieś inne działania, więc tyle no, ode mnie, żeby właśnie też stulecie odzyskania niepodległości pilnować, żeby te nasze uroczystości w samorządach, a także organizowane przez administrację rządową, przez żadne środowiska nie były zakłócane, bo to w poprzednich latach miało miejsce i administracja rządowa jednak nie podejmowała działania, żeby tutaj temu zapobiec. Tak? Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Nie, dziękuję. Po wypowiedzi pana Backiela nie mam nic do powiedzenia. No dobrze, ja chyba też. W związku z czym może byśmy przeszli do spraw różnych. Tak, porozumiem. Znaczy, ale uzyskałem odpowiedź od pani dyrektor. Przepraszam. Miałem pytanie. W piśmie przewodniczący zwrócił się do wojewody o przeprowadzenie kontroli w trybie pilnym. Do tej pory nie otrzymaliśmy informacji na temat wyników tej kontroli. Jak tylko ją otrzymam, to przekażę ją do członków rady. Dobrze, dziękuję bardzo. I sprawy różne. Pani sekretarz, tam są jakieś sprawy różne, jeżeli dobrze. Są jeszcze dwie sprawy z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Jedna sprawa bardziej aktualna, to znaczy Ministerstwo Rozwoju. Macie Państwo w teczkach, mam nadzieję, kopię tego pisma. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zwraca się do Rady Działalności Pożytku Publicznego z prośbą o wyznaczenie członka i jego zastępcy reprezentujących organizacje pozarządowe w Komitecie Konsultacyjnym do spraw projektów transnarodowych i międzyregionalnych na lata 2014-2020. Z tego, co się zdążyłam zorientować w kontakcie z Departamentem Współpracy Terytorialnej, Komitet Konsultacyjny zazwyczaj odbywa się przed posiedzeniem Komitetu Monitorującego i zazwyczaj odbywa się przed, taka runda konsultacyjna odbywa się tuż przed naborem wniosków w poszczególnych programach. Następne posiedzenie planowane takiego Komitetu Konsultacyjnego, w którym wyznaczeni przez Radę członek czy reprezentujący mogliby wziąć udział, najwcześniej byłoby to na początku kwietnia. Więc jest tutaj prośba o wyznaczenie członka oraz zastępcy. Nie jest doprecyzowane, czy są to osoby reprezentujące Radę, czy po prostu reprezentujące organizacje pozarządowe. A druga prośba, ona zdaje się z tego, co pamiętam, na posiedzeniu w listopadzie pojawiła się, był reprezentant Ministerstwa Rozwoju i dotyczy Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Tam była prośba o skierowanie w charakterze obserwatora członka czy przedstawiciela organizacji pozarządowej reprezentującej środowisko osób niepełnosprawnych. Decyzja na posiedzeniu nie była podjęta. Mają Państwo w materiałach także, mam nadzieję, jeszcze odpowiedź korespondencji z Ministerstwa Rozwoju dalszą na ten temat. Również w kontakcie z Departamentem Programów Wsparcia, Innowacji i Rozwoju dowiedziałam się, że następny komitet monitorujący odbędzie się 21 marca. Jeśli chodzi o ten status obserwatora, to w komitecie monitorującym znajdują się już reprezentanci organizacji pozarządowych. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych, partnerów społecznych itd. Natomiast w posiedzeniach komitetów uczestniczą również w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji. I w wyniku tego, że to pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych poprosił o takie wsparcie czy o zaangażowanie dodatkowo reprezentanta organizacji pozarządowych reprezentujących środowisko osób niepełnosprawnych, dlatego jest to status obserwatora, a nie na prawach
członka, ponieważ w komitecie już znajdują się reprezentanci organizacji pozarządowych. Więc też jest prośba do sprecyzowania, w jakim trybie Rada będzie wskazywała reprezentanta do komitetu. No dobrze, to są sprawy różne, ale poważne i takie dosyć wymagające jakiejś tam procedury jednak. Tak? To chodzi o kogo byśmy mogli, że tak powiem, w te tematy montować. Proszę bardzo, Małgosia, się ciebie, tak? Bardzo dziękuję, nie. Natomiast ja zwracam uwagę, że na tamtym posiedzeniu już na samym końcu osobą, która deklarowała chęć pracy w tym zespole, była nasza koleżanka, która Anna Hajducka, która tak powiem zajmuje się tą tematyką i ona wtedy na tamtym zespole podnosiła kwestię, tylko też była końcówka rady, że chciałaby pracować w naszym imieniu, więc jeśli mogę, to chciałabym ją rekomendować do reprezentowania jako na członka rady w tym ciele. Dobrze, jakieś sprzeciwy? Pan się też zgłaszał? Nie, w tym poprzednim. Czyli panią Hejduską. Tak, jedno. Proszę uprzejmie i teraz pan... Polecam. Ja w kontekście tego komitetu konsultacyjnego, ponieważ mam przyjemność koordynować z ramienia polskich organizacji temat związany z Baltic Sea NGO Network, a tutaj przy okazji jedną z próśb wymogowych jest posługiwanie się językiem angielskim, więc generalnie gdyby nie było innych chętnych kandydatur do tegoż komitetu konsultacyjnego, to jestem w gotowości. Dziękuję bardzo. Czy są inni chętni? Nie ma innych chętnych. Rekomendujemy wobec tego pana Marka Olechnowicza. Pani Joanno, to są wszystko uchwały. Oczywiście tak pani ponumeruje, zapisze i tak dalej. Dziękuję bardzo. To jest zastępca potrzebny, tak? Tak. Ale... Nie rekomendują zastępcy. Rekomendują tylko członka. Dziękuję. Może ktoś by się znał. Dziękuję. Jakieś inne sprawy? Orientacyjny? Tak, oczywiście. Szanowni Państwo, w ramach refleksji, jeżeli można oczywiście, w dyskusji padały takie sformułowania, nawet graniczące z wnioskami. Chodziło o rozdział pieniędzy, krótko rzecz ujmując, dla różnych organizacji, ma być jakiś dystrybutor, no taki czy inny. No i padały tutaj sformułowania, które mnie bardzo zaniepokoiły, jest oczywiście była w mojej refleksji. Mianowicie, że większe stowarzyszenia mają edukować mniejsze stowarzyszenia. Zawsze mnie fascynuje, na jakiej zasadzie można określić, kto jest większy, a kto jest mniejszy. Bo dla mnie wielkością stowarzyszenia jest efekt jego działania. Natomiast nie ilość zatrudnionych osób. To jest taka czysta refleksja. Druga refleksja, która mi się nasunęła, to jest kwestia łączenia czy uzależniania organizacji, stowarzyszeń z lokalnymi samorządami. Lokalnymi myślę o gminnych, powiatowych czy wojewódzkich, bo to się lokalność gdzieś mieści. Jest to bardzo niebezpieczny kierunek, ponieważ to zaczyna działać tak jak finansowanie czy wspomaganie prasy lokalnej. Ja nie mówię o prasie obywatelskiej, mówię o prasie lokalnej, więc coś dajemy i czegoś żądamy. Dlatego tutaj mówię o tych sprawach, żeby wyczulić na te rzeczy. Te dwie kwestie mi się tak dzisiaj nasunęły w ramach refleksji wolnych wniosków. Dziękuję bardzo. Czy można skomentować? Jedno zdanie. Ja myślę, że koledze Wojciechowi chodziło o partnerskie układy, bo współpraca to powinna być tylko na zasadach partnerskich. Będzie rozesłany projekt protokołu, jeżeli pan będzie miał uwagę do ujęcia pana myśli w protokole, to będzie można oczywiście zmienić. Pan Witold Zakrzewski, proszę. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie znowelizowano ustawę o IPN-ie. Ustawa o IPN-ie spotkała się z dużą krytyką ze strony organizacji, między innymi Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu,
Stowarzyszenie Drugie Pokolenie, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, a także wiele organizacji pozarządowych działających na rzecz historii Holokaustu w Polsce, jak i poza Polską. Ta ustawa ma wpływ na wiele organizacji. Warto by było się zastanowić, czy nie powinniśmy przyjrzeć się temu, zobaczyć, jak to może wpływać na organizację i wydać jakąkolwiek opinię. Dlatego, że na dzień dzisiejszy ta cała sytuacja związana z ustawą, nowelizacją ustawy o IPN-ie doprowadziła do dosyć mocno zaostrzonej sytuacji pomiędzy Izraelem a Polską i organizacjami pozarządowymi, zarówno żydowskimi, jak i nieżydowskimi, współpracującymi ze sobą. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Hajducka. Szanowni Państwo, zastanawiałam się przez całą radę, czy z tym wystąpić, ale myślę, że mam zabawionek. Jest to dla mnie bardzo przykra sprawa i myślę, że dla części organizacji w zasadzie, jeżeli nie wszystkich. Mówimy bardzo dużo o ociepleniu stosunków władzy z organizacjami pozarządowymi. Natomiast Państwo możecie to przeczytać na stronach sejmowych. Ostatni stenogram wypowiedzi pana ministra Michałkiewicza przy motywowaniu zmian w ustawie o rehabilitacji, którą zresztą opiniowaliśmy. I pan się wypowiada w takiej formie, że jeżeli organizacja członek zarządu organizacji pozarządowej prowadzącej warsztaty terapii zajęciowej jest pracownikiem tych warsztatów, to może to powodować nadużycia i wykorzystywanie osób niepełnosprawnych dosłownie. Proszę Państwa, to jest napisane w stenogramie z Sejmu. Jest to bardzo przykre dla mnie. Tym bardziej, że organizacje pozarządowe to są często małe organizacje, które prowadzą warsztaty, najczęściej złożone z rodziców, ludzi, którzy uzyskali kwalifikacje i w ten sposób posądzanie ich o jakiekolwiek nadużycia w stosunku do osób niepełnosprawnych, swoich własnych dzieci często, ja po prostu nie jestem w stanie tego nazwać. Dziękuję. No dobrze, dziękuję. Jeszcze mamy coś. W tym momencie mamy kilka spraw, które są jakoś musimy sobie tutaj uporządkować, zaczynając od ostatniej sprawy. Czy pani chciałaby w związku z tym, żebyśmy coś zrobili w tej sprawie, znaczy, jeżeli tak, to w jakim kierunku i czy jakby możemy coś na płaszczyźnie, nie wiem, prawnej, czy ustawodawczej coś zrobić? Nie wiem, czy możemy, natomiast myślę, że możemy poprosić pana ministra o wyjaśnienie. Rozwinięcie. To jest, ja zresztą dałam ten stenogram księdzu Stanisławowi, także można to przeczytać. Zresztą jest też w formie elektronicznej. To jest powtórzone kilkakrotnie. Proszę Państwa, mało tego, bo tego nie dodałam. Proszę zwrócić uwagę. Organizacje pozarządowe prowadzą również inne ośrodki dla niepełnosprawnych. Czyli ta sama organizacja, prowadząc na przykład środowiskowy dom samopomocy, tam prezes czy członek zarządu może być nawet sprzątaczką, i to niczym nie przeszkadza, tylko nie w warsztatach. Ja, proszę Państwa, jestem już zapisana na komisję w Sejmie, gdzie ta ustawa, bo ona jest po pierwszym czytaniu, gdzie będzie ta ustawa dalej omawiana i mam zamiar zadać osobiście panu ministrowi te pytania. Natomiast no myślę, że my jako Rada, to nie dotyczy przecież tylko mnie, to dotyczy wielu organizacji, bo 90% warsztatów terapii zajęciowej w tym kraju jest prowadzone przez organizacje pozarządowe. A jest tego sporo. Ja mam w związku z tym prośbę o przekazanie panu ministrowi Michałkiewiczowi, bo mamy tutaj reprezentantkę pana ministra, panią dyrektor Wardęgę. Mam prośbę o przekazanie panu ministrowi Michałkiewiczowi zaproszenia na następne posiedzenie Rady, który jest zresztą członkiem, jak mi się wydaje. W związku z czym nie powinien być jakiś w specjalnym trybie zapraszany, ale jak tylko będzie ta data, to mam do pani prośbę o podanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej takiej przypominajki w tej sprawie. I z prośbą, żeby on lub jakiś jego przedstawiciel na nasze posiedzenie przybył, a panią bym prosił o przygotowanie stosownych pytań albo brzmi.
brzmienia propozycji do porządku dziennego albo no, jakiś wkład taki, żebyśmy mogli, żeby to była jedna z płaszczyzn, gdzie merytorycznie o tym można by porozmawiać. Tak? Przepraszam Stanisław, czy ty byś się dołączył do tego jakoś, czy w sensie, nawet no, chodzi mi bardziej o ideowe dołączenie się niż o praktyczne. Znaczy ideowo na pewno jestem bardzo blisko tych tematów i staram się je śledzić, natomiast nie wiem na ile będę w stanie, czy w ogóle w tej inicjatywie, na ile będziemy w stanie coś praktycznie wskórać, że tak powiem, dlatego że no, tak bardzo oględnie mówiąc, pewne procedury czy zapędy w nowelizowaniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej są, no, jak to poprawnie teraz określić, są procedowane dość pospiesznie i uwagi, które próbowałem wnosić, niewiele znajdowały posłuchu, więc dlatego nie wiem, czy na tym etapie, w tym momencie cokolwiek osiągniemy, no ale może warto jeszcze raz zasygnalizować, że jest to trochę zbyt pospiesznie albo nierozważnie procedowane. No tak, ale tak czy siak wprowadzilibyśmy ten temat na następne posiedzenie Rady, żeby można prosić. Jeszcze raz Pani w tej sprawie. Tak, proszę księdza, nie o to też chodzi, że cokolwiek zmienimy w tej ustawie, bo jeżeli przeglądamy, z kim były konsultowane, to mimo, że z Krajową Radą było to konsultowane, to w wykazie konsultacji tego nie ma. To już nieważne. Natomiast w tym momencie mi chodzi o coś innego. Chodzi mi o wypowiadanie takich słów przez osobę publiczną z trybuny sejmowej w stosunku do organizacji pozarządowych. Są to zarzuty prokuratorskie. Jeżeli ten pan ma rzeczywiście takie informacje, to niech poda przykłady, a nie osądza wszystkich organizacji. To jest szkalowanie dobrego imienia organizacji z trybuny sejmowej. O to mi bardziej. Dziękuję. Ale w tej sprawie to akurat nie możemy urządzić tutaj forum. Nie, no niech wyjaśni pan minister. Jak dlaczego? To nazwać, tak? No, pan minister jest politykiem i odpowiada za to, co mówi, tak? Mam nadzieję. W Sejmie i poza Sejmem. Dobrze. Tak czy tak będziemy go prosili, jak rozumiem, o to, żeby zinterpretował swoje słowa. To jest ta sprawa. Idę jakby tak od końca. Sprawa, którą, to są wszystko oczywiście sprawy poruszone w trybie tutaj, rozumiem, refleksji, ale trzeba chyba jakoś się do nich ustosunkować. Sprawa podniesiona przez pana Witolda Zakrzewskiego. No trzeba zobaczyć, jak ta nowelizacja ustawy skończy posłaność i OIPN mogłaby wpływać na funkcjonowanie różnego rodzaju organizacji. Generalnie moja refleksja jest taka, że zawsze mamy do czynienia, albo bardzo często mamy do czynienia z sytuacją zderzenia różnych wartości, wśród których na przykład wolność słowa jest czasem się zderza z innymi wartościami i każda regulacja prawna, która wchodzi w tego rodzaju pola konfliktu, jest zawsze problematyczna. Zawsze co by się nie chciało regulować i w jakiej sprawie, i to zawsze będzie wywoływało określone dyskusje. Trzeba się zastanowić, co z tym zrobić. Tak w szczególności po obejrzeniu tego, co po skutkach tej kontroli następczej przez Trybunał Konstytucyjny i na tym etapie sprawy pewnie byśmy mogli powiedzieć, jeśli będzie odpowiedni punkt zaczepienia do tego wszystkiego. Ja nie wiem, pan chciał. Ja jestem też tego zdania, że należy to po prostu poczekać jeszcze, prawda? Bo to dzisiaj to byśmy do godziny 18. No tak, to nie, ale panu za wszystkim mi chodziło, żebyśmy dzisiaj nie dyskutowali. No w ogóle. Dobrze. Pan Przemysław Jaśkiewicz. To znaczy ja jestem, znaczy generalnie nie lubię przepisów, które są restrykcyjne, szczególnie w sprawach takich jak badania historyczne czy coś takiego. Natomiast wiemy, że po pierwsze wiele organizacji pozarządowych, obywatelskich bardzo przychylnie przyjęło ten zapis, tą regulację prawną. I to też trzeba mieć na uwadze, że bardzo wiele organizacji to poparło. Bardzo wiele organizacji poparło działania rządu na arenie międzynarodowej w tej sprawie. Więc to też miejmy na uwadze.
Natomiast oczywiście dobrze było się przyjrzeć, czy ten artykuł, czy w ogóle zapisy tej ustawy mają rzeczywiście wpływ na, mogą mieć wpływ na działanie organizacji pozarządowych, bo mogą również wpływać na działalność organizacji zajmujących się czy edukacją historyczną, czy edukacją obywatelską. To też może trafiać w te organizacje, które nawet poparły ten zapis. To wymaga bardzo wnikliwej analizy prawnej. Wiemy, że takie zapisy funkcjonują już w innych krajach, więc to nie jest tylko jakiś ewenement Polski, że Polska taki zapis wprowadziła. Więc to jest jakby oddzielna bajka. Wiemy o tym, że w bardzo restrykcyjnych działaniach Ukrainy, na przykład wobec praw poszukiwawczych, ekshumacji na terenie Ukrainy polskich żołnierzy i ofiar rzezi wołyńskiej. Ja osobiście jestem zaangażowany w ekshumację na terenie wsi Ostrówki, gdzie zostały one wstrzymane, a tam jest jeszcze do odnalezienia około 200 zamordowanych mieszkańców tej wsi. Są wstrzymane prace poszukiwawcze żołnierzy KOP-u na Wołyniu, więc na pewno wymaga to analizy, natomiast jest to materia bardzo delikatna i na pewno nie jest tutaj, wiele organizacji popiera ten zapis, może nie do końca go znając. Dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze powiedzieć coś poza protokołem, ale tak poza, to znaczy naprawdę poza, bez wpisywania tego protokołu. Znaczy, no, dlatego, że to nie jest kwestia, która dotyczy funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego. To bardziej kwestia teraz, to co chcę powiedzieć, taka, nazwijmy to, nie wiem, towarzyska. Czy też towarzysko-ideowa, nie wiem, jak jeszcze to nazwać. To jest trochę tak, jak im mniej jest, przepraszam, to jest osobista refleksja, im mniej jest dojrzały jakieś naród, środowisko, czy tym bardziej ma skłonność do restrykcji, represji, do bronienia się środkami prawnymi, do takich właśnie zachowań. Im bardziej jest ktoś w takim stanie prosperity, pomyślności, niefrustracji, tym bardziej ma tendencję do spokojnego patrzenia, na spokojniejszego patrzenia na rzeczywistość. Przypomina mi się w tym kontekście, jak w 1990 roku niepodległa Litwa zażyczyła sobie przeprosin za to, że pan generał Żeligowski zajął Wilno, czyli jakbyśmy to nie nazywali, są różne perspektywy historyczne, ale nazwijmy to zajął Wilno. I co się wtedy wydarzyło, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił specjalną rezolucję i przeprosił. I nic się nikomu nie stało, bo Polska się właśnie zachowała wtedy w taki sposób, że powiedziała, okej, no to jest jeszcze młodsza państwowość, jeszcze z większymi i bardziej problemami, to co nam zależy, że tak powiem, tak? Ja tylko chciałem powiedzieć, że tego rodzaju myślenie jest mi bardzo bliskie, dlatego że ono dopiero świadczy o wielkości, a nie użeranie się ze wszystkimi dookoła o coś tam. To bardzo przepraszam, powiedziałem, to jest całkiem poza protokołem i proszę Państwa to gdzieś do lamusa sobie włożyć, czy gdziekolwiek. Dziękuję bardzo. Ja już więcej. Jedno zdanie tylko na koniec. Kresowiacy, potomkowie kresowiaków, organizacje polonijne bardzo pozytywnie tutaj odebrały tą nowelizację ustawy, więc to też jest ważne, jak osoby bezpośrednio zaangażowane, które miały styczność z tymi wydarzeniami. Do tego podchodzę. Dziękuję. Dobrze. Koniec? Tak jest. Kolejne posiedzenie będzie w terminie ustalonym około 20 kwietnia. Powiedziałem pani około 20 kwietnia. W terminie jest ustalony. A teraz ten zespół? Nie będziemy tak się obradować. Tylko... Nie, szybko. Tylko się wątpliwość, bo od dawna wyszło. To tam jeszcze jest. To tam jeszcze jest. O, Chorosz.
Cześć, zadzwonię do ciebie. Rafał. Zadzwonię do ciebie. Nie, no później. Później.